Czy kiedykolwiek w ich rodzinie był choć jeden spokojny poranek? Teraz. Nie możesz czekać. Mija pomyślała ponuro, wędrując po kuchni z energią zombi. Wczoraj czekała do późnej nocy na przyjazd swojej najstarszej córki, Pam. Trudno było uwierzyć w legendę o urodzinach przyjaciółki. Pam nie poprosiła matki o pieniądze na prezent, ani nawet nie próbowała się wystroić. Pam miała swój własny sposób ubierania się. Na próżno Mia próbowała przekonać córkę, by od czasu do czasu założyła coś innego. Do szkoły nosiła dżinsy bez rozdarć na kolanach, a koszulki zawsze czarne i zawsze z jakąś przerażającą twarzą. Mia nie miała energii ani czasu, by zrozumieć, co kryje się pod pojęciem subkultury młodzieżowej. Założyła jedynie, że jej córka identyfikuje się jako gotka. Skąd inaczej wziąłby się ten pociąg do wszystkiego co mroczne. Pam miała czternaście lat. Zapowiadała się na prawdziwą piękność w przyszłości, a już teraz przypominała młodą marinę Wlady. Gdyby tylko tego chciała, nie brakowałoby jej zalotników. Ale Pam zachowywała się tak wyzywająco, że w klasie uważano ją za dziwadło. Chłopcy nie odważyli się do niej podejść. Dziewczęta kręciły kciukami. Nauczyciele raz po raz dzwonili do mi i domagali się, by poważnie porozmawiała z córką. Oczywiście w szkole nie ma mundurków, ale nadal obowiązuje jakiś dress code. Przynajmniej jest to pożądane. A koszulka ze świecącym w ciemności szkieletem do niego nie pasuje. Ten kosmyk włosów, zafarbowany na krwistą czerwień. Powiedz dziewczynie, że tak nie wolno. Nauczycielka ją przekonała. Przecież to nie jest wolna szkoła. Niech jutro jeden z chłopców przyjdzie z zielonym erokiezem, drugi włoży sobie pierścionek w nos, trzeci zrobi tatuaż na policzkach. I zamiast na lekcjach wszyscy będziemy siedzieć i patrzeć na siebie. Zdajesz sobie sprawę, że wyrzucą cię ze szkoły? Mia zapytała zmęczoną Pam po powrocie do domu. Jej córka żuła gumę w ustach. Pójdę do innej szkoły. Wyrzucą cię z każdej szkoły, więc będę pracować na cmentarzu. O czym ty mówisz? Kto ci na to pozwoli? Wciąż jesteś niepełnoletnia. Co zamierzasz tam robić? Ty mi powiedz. Uspokój się. Tylko nie trup. Pam nadmuchiwała gigantyczną bańkę, która zaraz pękła. Po raz kolejny Mia poddawała się. Wychodziła z pokoju, chwytając za whisky. A teraz Pam śpi sama, nie czując żadnej odpowiedzialności. Jeśli chce spać, to śpi. A Mia jest odpowiedzialna za wszystko. Budzi ją, karmi śniadaniem. Przypominać córce, żeby o niczym nie zapomniała. Po raz tysięczny prosi, by nie zakładała koszulki z potworem i zabiera ją do szkoły. Mia wchodzi do pokoju Pam, i natychmiast zapala światło. To jej pierwszy ruch tutaj. Rzecz w tym, że w prawym rogu stoi szafka nocna, na niej terrarium, a w nim czarna tarantula. Oczywiście inne dziewczyny mają kotki lub małe futrzane pieski. My mamy to. Kiedy pam przyniosła czarnego potwora, tuląc z czułością słoik do piersi. Mia próbowała zrobić scenę. Powiedziała, że nigdy nie będzie mogła spać, wiedząc, że to coś mieszka w domu i może uciec. Nie pozwól starej kobiecie powiedzieć córce, żeby nie dryfowała. Wyjdę, zagroziła Mia. Daj spokój, gdzie zamierzasz zostawić Alex? W głosie córki Mia nagle wyczuła nutę udręki. Wolałabym, żeby Jerry i ja wyjechaliśmy. Pójdziemy w świat szukać dobrej rodziny. Pam potrząsnęła słoikiem. Pająk próbował utrzymać równowagę, opierając wszystkie łapki na śliskich ściankach. Mia zakryła oczy ze strachu. Tym samym przyznała, że się poddała. Lepiej zostać zmasakrowanym przez pająka, niż szukać córki dzisiejszej nocy. Pam to zrobi. Naprawdę by odeszła. Od tamtej pory Mia uważałaby nie odwiedzać córki. Pokój jest strzeżony przez tarantulę Jerego. Pam powiedziałaby, a potem dodała, Jerry to żarłok. Właśnie wtedy Mia rzuciła łakome spojrzenie w kąt. Coś wydawało się poruszać w terrarium. A więc pająk był w domu i nie zamierzał się do niej zbliżać w najbliższym czasie. Terrarium miało pokrywę. Pam spała tak spokojnie. Na pewno miała wolny dzień, a nie sprawdzian z matematyki, który miał zadecydować, czy dostanie piątkę czy szóstkę. Wstawaj, Mija zawołała do córki. Pam nawet nie mamrotała nic w odpowiedzi, więc nie słyszała. Musiała jeszcze raz spojrzeć na Jerry, podejść i poklepać ją po ramieniu. Zrób mocniejszą kawę, mruknęła Pam. A to był dopiero początek karuzeli. Jej córka nadrabiała zaległości aż do momentu, w którym spóźnienie do szkoły stało się niemal nieuniknione. A potem, popijając mocną kawę, uważając, by nie otrzeć lśniących fioletowych ust o brzeg kubka, narzekała. Napój był już zimny, a nie było czasu na zrobienie świeżej kawy. Przynajmniej ma czas na przeżuwanie kanapki. Mia wraca do kuchni i widzi, że Alex już siedzi przy stole. Mamo, woła. Skąd wiesz, że to ja? Mia mimowolnie unosi brwi. Aleks urodził się niewidomy, ale jego pozostałe zmysły wyostrzyły się z biegiem lat, a doskonałość nie ma granic. Mia zastanawia się, jak rozpoznał ją tym razem. Może po zapachu jego ulubionych perfum, a może dotknęła go brzegiem swojego jedwabnego szlafroka. Jej syn domyśla się, o czym myśli i śmieje się. W swoich krokach pam tupie jak słoń we śnie. Mija wsypuje kaszę manną do miski, kładzie łyżkę przed synem, bierze ją bez zwłoki. Usłyszał miejsce, w którym lekko brzęknęła na stole. Alex nauczył się w tym mieszkaniu wszystkiego: odległości, zakrętów, zapachów, dźwięków. Porusza się tu tak swobodnie, że nie sposób stwierdzić, że chłopiec żyje w królestwie ciemności. Mija myśli też, że Alex musi być jedynym dzieckiem na świecie, które lubi kaszę mannę. Kładzie dłoń na czubku głowy syna dzwoniła Anne, przyjdzie dzisiaj trochę później, będziesz w domu za godzinę, prawda? Pft, prycha lekceważąco Alex. To znaczy, oczywiście, Niania zwykle otwiera drzwi kwadrans po ósmej, ma własny klucz. Ale dziś rano Anne musi iść do kliniki, co oznacza, że się spóźni. Alex jest tak rozsądnym i odpowiedzialnym chłopcem, że może zostać sam przez cały dzień, jeśli zostawi mu się jedzenie na stole. Mia wie, co by zrobił dla rozrywki, posłuchał kolejnego horroru na laptopie. Jest ich mnóstwo ściągniętych. Albo włączyć jakąś grę. Ale oczywiście Mii nie przychodzi do głowy, by zostawić syna samego na długo. Pojawia się Pam, podnosi kubek z kawą, a po chwili Mia powtarza z nią zgodnie. Znowu jest zimno. Wiesz, że zaczynam, Pam. Sama sobie podgrzej. I skąd masz ten biały proszek? Jeśli wychowawczyni do mnie zadzwoni... Pam mówi teraz w imieniu matki. Nie będziesz się więcej spotykać z moją wychowawczynią. Sama się nią zajmę. Załatwić. Mia spogląda na okrągły zegar wiszący nad lodówką i macha ręką z rozpaczą, mówiąc: rób co chcesz, już się spóźniła. I to niemiłosiernie. To dzień, w którym ma największego pecha w swoim życiu. To pół godziny jazdy do pracy. Ale na południowej autostradzie Mia wpada w taki korek, że z frustracji uderza w kierownicę swojego starego samochodu. Nigdy się stąd nie wydostanie. Mija, projektantka wnętrz. I właśnie teraz, za kilka minut, przyjeżdża do niej klient. Mija wie, jak wymagający i niezadowolony jest klient. Zazwyczaj jest wybredny, nawet jeśli coś mu się podoba. Albo chce, żeby obniżyła cenę, albo po prostu lubi psuć nastrój tym, którym płaci. Teraz w jej projekcie znajdzie oprócz zwykłych stu 100 i tysiąca błędów, zemstę za spóźnienie. A Mija zakończy dzień z bólem głowy. Ale było jeszcze gorzej niż się spodziewała. Kiedy Mia w końcu dotarła do biura, sekretarka Kate powiedziała do niej, wciąż na swoim komputerze. Nie macie. Będziesz na dywaniku przełożonego, kiedy wróci. Cóż to dzisiaj po południu? Zadzwoń też pod ten numer. Kate podsunęła jej kartkę papieru. Mia wzięła ją. Kto to jest? Zapytała z mimowolnym strachem. Kate wzruszyła ramionami. Notariusz prosił, żebyś dziś zadzwoniła. Nie powiedział czego chce. Kolejne wzruszenie ramion. Kate jest żywym przekaźnikiem informacji i sama należy do tego niezbyt powszechnego typu kobiet, które nie są zainteresowane dodatkowymi informacjami w postaci wiadomości i plotek. Kate obchodzi tylko jej własne życie. W tej chwili zbliżający się ślub i tylko o nim potrafi z pasją opowiadać. Mia siada przy biurku, zakrywa oczy i wzdycha głęboko kilka razy. Dostosowuje się kiedyś radzono jej by wszystkie nieprzyjemne rzeczy robiła od razu A jeśli los szykuje dla niej kolejną paskudną rzecz lepiej się z tym pogodzić już teraz Ale kawa 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 mała filiżanka w domu nie miała czasu zjeść śniadania Przynajmniej Pam miała czas zjeść swoje kanapki Przecież to zabdet, od co Może to wcale nie jest notariusz tylko żart Zanim zadzwoni, Mia wpisuje numer telefonu do komputera i upewnia się, że naprawdę należy do kancelarii notarialnej. Dopiero wtedy bierze ostatni oddech. Decyduje się wybrać sześć cyfr. Drugi koniec czeka na jej połączenie. Musi pani do nas przyjechać, mówi jej męski głos. Z intonacji wynika, że należy do starszego mężczyzny. Chodzi o to, że otrzymałaś spadek. Mary, koleżanka Mii, mimowolnie się roześmiała. Twarz młodej kobiety stała się taka zdezorientowana, a jej oczy trzepotały dziecinnie. Od kogo? Ja? Mój spadek? Sądząc po twoim nazwisku, to rzadki spadek od krewnego z cencer, daleka, od babci trzeciego kuzyna, dasz radę dzisiaj przyjść? Pracuję do szóstej. Adres. Nie już sprawdziłam, przerwała mija. Już sprawdziłam, przerwała mija. Tak, mam przerwę na lunch. Do południa było jeszcze sporo czasu, ale Mia nie mogła skupić się na pracy. Nie mogła powstrzymać śmiechu, bo inaczej potargałaby swoje długie, falowane włosy. Nawet Kate to zauważyła. Kiedy idziesz na spotkanie z szefem, uczesz włosy, bo wyglądasz jakbyś była w stanie. Spadłam ze stogusiana, a Mia obdarzyła ją zdezorientowanym uśmiechem, pomyślała Kate. To była ostatnia rzecz, o której Mia myślała, że Natali wspomni o niej w testamencie. Widziała własną babcię raz w życiu i to przez przypadek. Były razem w tym samym sanatorium. Wtedy Mija miała męża Jacka, który uważał, że Aleksa można wyleczyć, jeśli tylko się do tego przyłoży. Mąż harował w pracy, kupował drogie wycieczki. A tam, w Piatigorsku, w kolejce do zabiegów, Weronika rozmawiała ze starszą panią, która okazała się jej imienniczką. Nie ma mowy. Pani była tak zdumiona, że wzięła ją za rękę. Pani też jest z tego miasta? Przez męża? Nie. Mia była równie zaskoczona. Ojciec prosił, bo nie miał syna, tylko mnie. Poprosił, żebym nie zmieniała nazwiska w trakcie małżeństwa, żebym je zachowała, kiedy jego już nie będzie. Zaczęliśmy uważać się za krewnych, i okazało się, że los połączył w jednym uzdrowisku trzecią kuzynkę, babcie i wnuczkę. Mia zdała sobie sprawę, że jej krewna jest bogata nie w porównaniu z nią, ale ogólnie. Natalie miała poczucie naturalnej arystokracji. Pomimo zaawansowanego wieku nosiła eleganckie sukienki, a Mia bała się myśleć, ile kosztowała biżuteria starszej pani. Ale jednocześnie ciotka nie obnosiła się z tym luksusem. Wszystko wyglądało na niej organicznie. Natali zapytała wnuczkę o jej życie. Mia z pewnością miała przeczucie, że Jack nie wytrzyma próby chorego dziecka i w końcu odejdzie. Była bardzo powściągliwa. Powiedziała, że nie pracuje, a nawet w pewnym sensie zaniedbała najstarszą córkę, ponieważ jej uwaga była teraz potrzebna najmłodszej. Z Aleksem zawsze coś się wtedy działo. Był za młody i nie nauczył się jeszcze ostrożności. Siniaki i otarcia były po prostu kwestią życia. Mia bała się spuścić syna z oczu choćby na chwilę, by nie stało mu się coś nieodwracalnego. Nie chciał spaść ze schodów ani wybiec na drogę. Natali poklepała go czule po ramieniu. Cudowne dziecko. Nie ma żadnych problemów poza wzrokiem, powiedziała. Prawie. I Mia nagle powiedziała staruszce coś, o czym wiedziała tylko ona i jej mąż. Aleks, my też mamy lunatyka. Okazało się, że Natali poprosiła swoją znajomą pośredniczkę, żeby pokazała dom nowym lokatorom. Starsza pani przyjaźniła się z tą kobietą, a May dobrze znała nie tylko pokoje, ale nawet zakamarki rezydencji obie zdecydowały się pójść razem Mija zabrała ze sobą Pam dla moralnego wsparcia Kiedy notariusz zapoznawał młodą kobietę z testamentem jej ciotka Mija zapytała Jak to się stało że jestem jedyną spadkobierczynią a może jest ktoś jeszcze kto może ubiegać się o ten dom Notariusz odchrząknął po czym zawahał się przez kilka sekund szukając słów Natalię i jej mąż mieli mieszkanie w którym mieszkali piękne mieszkanie bardzo duże w mieście w samym centrum to wygodne dla starszych ludzi mieć wszystko w pobliżu. A ta rezydencja? Ta rezydencja pierwotnie należała do męża babci. Nie mogę powiedzieć na pewno, ale myślę, że jest w rodzinie od pokoleń. Była w ich rodzinie przez długi czas. Przyjeżdżali tu na lato. Mam na myśli parę. Tomasz ma córkę z pierwszego małżeństwa. Jest zamożną kobietą. Jej mąż jest znanym pisarzem. Cóż, Tomasz nie martwił się tak bardzo o jej przyszłość jak o to, co stanie się z jego żoną, jeśli odejdzie wcześniej. Dlatego jego testament został napisany w taki sposób, że za życia Natalie cały majątek ruchomy i nieruchomy należy do niej. Kiedy odejdzie mieszkanie i depozyty bankowe przejdą na jej córkę. Ale z rezydencją Natalie mogła zrobić, co jej się podobało. Dlatego zapisała ją tobie. Miała więc swoje powody. Z prawnego punktu widzenia wszystko jest jasne. Można się wprowadzić, wynająć lub sprzedać. Co może wyniknąć w praktyce? Notariusz przygryzł wargę. Nie wykluczam, że Lili spróbuje położyć łapy na rezydencji. Widziałaś ją? Mia potrząsnęła głową. Jest, no wiesz, bardzo klimatyczna. Krążą o niej inne legendy. A mąż Lili pisze horrory, nie tylko powieści. Nie biorę tego na poważnie, ale wyobraźmy sobie jej uczucia i spróbujmy przewidzieć jej kolejne kroki. Lili rzadko widywała się z ojcem. Ona i jego druga żona nie mogli się znieść. Dla Natalii wiele zależało od wychowania i zachowania, a Lili była kapryśną damą. Będzie udawać jakąś staruszkę, żeby ją polubić. Tomas nie miał dzieci w swoim drugim małżeństwie, i wyglądało na to, że Lili nie miała wątpliwości, że będzie miała wszystko. Nagle posiadłość, która jest warta mnóstwo pieniędzy, zostaje jej odebrana przez jakąś daleką krewną Macochy. Dla której Natalii jest siódmą wodą po kisielu. Lili jest nikim. Może to zrobić na wiele sposobów. Może porozmawiać z Tobą w zaufaniu. Więc tak i tak. Mój mąż pisze kolejną powieść gotycką. Potrzebuje pewnej atmosfery, więc da nam ten stary dom. Poda cenę. Albo zaoferuje coś w zamian. Na przykład kupno większego mieszkania, z dobrym remontem. Będzie argumentował, że rezydencja jest bardzo stara. Nie będziesz w stanie utrzymać jej w dobrym stanie, dzieci muszą chodzić do szkoły, a do pracy będzie daleko i niewygodnie. Będzie próbowała odwołać się, jeśli nie do swoich uczuć pokrewieństwa, to do sprawiedliwości, to pamięć jej ojca. A ty, Natalii, niewiele wiedziałaś i nawet nie znałaś jej męża. Tak czy inaczej, to przebiegły lis. Moja rada, jeśli mogę: Nie oszczędzaj. Nie każdy dostaje taki spadek. Pomyśl o swoich dzieciach. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał sprzedać rezydencję, będziesz musiał udać się do Maj, to bystra kobieta i da ci najlepszą cenę. Być może zastanawiasz się, dlaczego jestem z tobą taki szczery. Nie powinienem i to nie moja sprawa. Co zrobisz ze swoim spadkiem? Ale widzisz, znałem Natalię osobiście, bardzo ją szanowałem. Ale to była jej wola. Proszę, nie słuchaj Lili, jeśli mówi ci, że twoja stara babcia postradała zmysły. Była całkowicie zdrowa, kiedy odchodziła. Po prostu nadszedł czas. Była bardzo, bardzo stara, a jej serce było wyczerpane. Więc teraz Mia i Pam poszły zobaczyć dom. Choć Mia często miała żal do córki i bolał ją egoizm Pam. Sama córka nazywała to obojętnością, w zajmowaniu się czymś ważnym w potrzebie. Jej matka zawsze zwracała się do Pam, czując, że ma silniejszy charakter. Mia była z natury odporna. Ludziom wydawało się, że jeśli trochę na nią nacisną, zrobi to, czego chcą, nawet ze szkodą dla siebie. Nie robiła zbyt poważnego wrażenia. Niska, szczupła, z francuską grzywką. Włosy spięte w kucyk lub luźno opadające na ramiona. Czarny sweter, golf. Mia wyglądała młodziej niż na swoje lata, jakby uzasadniając powiedzenie – mały piesek jest szczeniakiem, dopóki się nie zestarzeje. Pam była nieprzenikniona w porównaniu z matką. Trzeba było wiele by ją zaskoczyć, ale ta wiadomość była naprawdę oszałamiająca w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Więc Pam powiedziała: "Wow". Znalazła krzesło za sobą i opadła na nie. Mia usiadła naprzeciwko niej. Cienkie palce splotły się w kłódkę. W jej głosie słychać było błagalny ton. "Widzisz, chcę żebyś sama zobaczyła ten dom. Powinnam go sprzedać, czy nie?" Utrzymanie takiej rezydencji wydaje się bardzo kosztowne. Trzeba chyba płacić jakiś podatek. Zdajesz sobie sprawę, że nie mam żadnego doświadczenia w tego typu sprawach. Cóż, to jest coś, co pośrednik może nam wyjaśnić po przyjacielsku. Nie potrzebuję już wiele w życiu. To wszystko dla ciebie. Jesteś bardziej trzeźwo myślący niż ja. Nie tak entuzjastyczny. Powinieneś to sprawdzić. Nie ma sprawy. Pam naprawdę ma to w głowie. Mia pomyślała, że minęło sporo czasu... Odkąd jej córka była po tej samej stronie co ona. A teraz, gdy wjechały na podjazd, jej córka przechyliła się w lewo lub w górę w samochodzie. Najpierw chciała zobaczyć stary dom. Rozmawiamy o pogodzie. Czy to naprawdę może być tam, czy tam nie może być? Mia zahamowała na skraju zielonego trawnika, z za którego wyrastał dwupiętrowy dom z ciemnoszarego kamienia. Wyglądał jak zamek w miniaturze, z krenelarzami i wieżyczkami. Taki luksus nie mógł należeć do nich. Ale już młoda kobieta szła ścieżką w ich kierunku. Uśmiechała się. Miała krótko przycięte siwe włosy i niebieską chustę na ramionach. Mia pomyślała, że wcale nie wyglądała na taką, co się czepia, jak przedstawił ją notariusz. Bardzo się cieszę, że przyszłaś, powiedziała kobieta. Jestem May, mów mi bez drugiego imienia. Zobacz, jaki on przystojny. Teraz jest Twój. May skinęła głową na dom z taką dumą, jakby to był jej pomysł. Mia wyglądała na nieco oszołomioną. Nie spodziewała się, że będzie to tak luksusowa rezydencja. Pam, choć na początku oszołomiona, również rozejrzała się po trawniku, odkrywając coraz więcej skarbów, które wyglądały dość gotycko. Huśtawka przywiązana do gałęzi rozłożystego dębu. Swoją drogą, ile lat żyją dęby? Czy ten nie jest w tym samym wieku, co sama rezydencja? Jest też studnia. Czy nie ma tu wody? Trzeba nosić wodę w wiadrze? zapytała pam. Razem z matką szły do nowego domu. May była trochę z przodu, więc pam nie widziała wyrazu twarzy May, tylko słyszała jej śmiech. Wcale nie. Ma wszystkie nowoczesne udogodnienia. Wannę, prysznic, pralkę, oczywiście. A jaka piękna kuchnia! Ach, powiedziała pam uspokajająco. Niedawno widziałam ogłoszenie. Ciotka wynajmowała mieszkanie. Wszystko jest super duper oddzielne, dziesięć metrów kwadratowych, bez wody, bez niczego. Żadnego pchania, pardon, żadnej łazienki. Ciotka potrzebuje nie tylko lokatora, ale młodego i inteligentnego mężczyzny, najlepiej oświeconego duchowo. Dziewczyny i ja wyobraziłyśmy sobie więc inteligentnego i oświeconego świetlistozaura, idącego rano do pracy z teczką i wiadrem pełnym odpadków. May otworzyła przed nimi drzwi. Z pewnością była kamerdynerem witającym rodzinę królewską w Holu. Ale jeśli spodziewali się jakiegoś szczególnego luksusu, to go nie było. Tak, dom był stary i było oczywiste, że właściciele starali się utrzymać go w dobrym stanie, ale nie wydali dużo pieniędzy na projektanta i zrobili to według własnego gustu, aby było wygodnie. Maj prowadziła Miję i Pam od piętra do piętra, otwierając im drzwi. Mija, choć profesjonalistka, zaczynała tracić rachubę. Ile tu jest sypialni? Pięć czy sześć. Jadalnia, salon, coś w rodzaju ogrodu zimowego, gabinet. Oczywiście, gdyby sami zbudowali ten dom, wyjaśniła May nawiązując do zmarłej pary, nie byłby taki duży. Po co im tyle pokoi. Ale, ostatnią osobą, która mieszkała tam na stałe, był ojciec Tomasa. Ale Tomas i Natalii przyjeżdżali tu tylko na lato. Czasami zostawali do września. Tomas miał tu dobrą pracę. Radziłem im nieraz, żeby sprzedali rezydencję i kupili miły, przytulny domek letniskowy w pobliżu miasta. To zrozumiałe, że ludzie w sile wieku sięgnie do natury sisi i spokoju. Nie, Thomas stanął, czy odmówił. Nie ma mowy, mol, nie mogą tu mieszkać o psy. Pam, zwykle skupa w mociach, powiedziała wow już tyle razy, że zaschło jej w ustach. W następnym pokoju, który Pam im pokazała, zakochała się. Och, będę tu mieszkać. I Pam upadła do tyłu na szerokie łóżko, które było jedynym w pokoju. Pokój nie był zbyt duży, ale bardzo jasny z powodu wykuszowego okna. Słońce przechodziło od jednego okna do drugiego przez cały dzień. Jest w wieżowcu, wow, będę mieszkać w wieżowcu. Więc przeprowadzimy się tutaj. Ton mi był na wpół pytający, zdecydowanie się wahała. Pam, z drugiej strony, nie miała wątpliwości. Owijając ramiona wokół poduszki jak mała dziewczynka. To jest niesamowite, niesamowite, niesamowite. May uśmiechnęła się, stojąc w drzwiach. Tak, to musi być najbardziej niezwykły pokój. Byłam pewna, że ci się spodoba. Chodźmy więc na dół. Mia już ustaliła, że jeśli się wprowadzą, zajmie dawną główną sypialnię. A Alex bedzi bardzo szczęśliwie obok, w gabinecie Thomasa. Na parterze znajdowała się kuchnia, która przywodziła mi na myśl filmy o ale bił tam nie tylko stary dębowy stół i ława obok niego, ale także nowoczesne urządzenia, takie jak kuchenka, kuchenka mikrofalowa, lodówka wyższa od człowieka i pralka. Nie wygląda to zbyt dobrze w kuchni, May zapytała konspiracyjnie. Można by ją przenieść do piwnicy. Jest bardzo duża i co najważniejsze sucha na wiosnę, więc można w niej przechowywać co się chce. To ostatnie miejsce, które kiedykolwiek zobaczysz. Chodźmy. Mia rozejrzała się dookoła. Ale Pam zdawała się pozostawać w swoim nowym pokoju Wiek młoda kobieta musiała sama zejść za maj po schodach Stierzy mówiąc, mi nie podobała się piwnika Nawet nim ją zobaczyła Stromy schody prowadzące w dół w ciemność Od razu wyobraziła sobie Aleksa próbującego zbadać dom na własną rękę I nie daj Boże, czy tu nie ma światła? Trzeba tu chodzić z latarką Jakie to niewygodne Są światła Odparła May Włącznik jest na dole Znajdę go jest po prawej stronie. Tam zapaliło się światło, mała latarnia pod sufitem. Piwnica była naprawdę duża, prawdziwy schron, ale niskie sklepienia, zimne, wilgotne powietrze, pokryte kurzem rzeczy, mówiły, że jeśli ręce właściciela kiedykolwiek dotarły do tego zakątka, to było to dawno, dawno temu. Dom jest mieszkalny, a to miejsce to bałagan, mimowolnie powiedziała Mia. Obojgu było ciężko tu zejść, wyjaśniła Mej z uśmiechem. Wiek. Chore kolana, strome schody. Tomas też ma reumatyzm. A to co? May przechwyciła spojrzenie młodej kobiety. Mia patrzyła na ścianę, a raczej na bogato rzeźbione drzwi. Było już jednak ciemno. May wzruszyła ramionami. Nie otwarto ich dla mnie i nie zamierzano tego zrobić. Tomas podziwiał biżuterię, którą wykonał rzeźbiarz. Nikt nie miał klucza. Bali się, że jeśli otworzą drzwi, rzeźba zostanie uszkodzona. Drewno jest tak stare i kruche. Tomas powiedział, że to mogą nie być nawet drzwi, to może być sztuczka. Cóż, to tylko imitacja. To był żart architektów w tamtych czasach. Więc tak to zostawili. Gdyby dom był mały, dodatkowy pokój byłby interesujący, ale broń Boże, żeby te pokoje były zamieszkane. Mia owinęła ręce wokół łokci, zaczynała się denerwować. Mai zauważyła ten gest. Chodźmy na górę, powiedziała. Na dobrą sprawę, jeśli będzie gorące upalne lato, zawsze można zejść do piwnicy, żeby się ochłodzić. To jak lodówka. Tomas powiedział mi, że trzymał tu wino. Robił domowe. I rzeczywiście, gdy weszli na górę, ogarnęło ich ciepło. Było błogo. To było jak kąpiel w ciepłym powietrzu. Więc wprowadzajcie się, kochani, nie słuchajcie nikogo, powiedziała maj. Jeśli ktoś opowie wam jakieś straszne historie o tym domu, traktujcie je jak bajki. Wiem, że to robię. Przez długi czas w pobliżu starej rezydencji panowała cisza, przerywana jedynie szelestem drzew lub szumem deszczu. Wszystko skończyło się, gdy pod dom podjechał stary samochód, a za nim wielka ciężarówka. Mia, dotarłszy tym razem do domu, próbowała sobie przypomnieć, co z mebli znajduje się w nowym lokum, a co należy przewieźć wszelkimi możliwymi sposobami. Gdy okazało się, że nie da się obejść bez całej sterty rzeczy, i jeszcze trzeba wynająć transport i przeprowadzki. Postanowiono zabrać to i owo i ostatecznie obraz okazał się epicki w duchu przenoszenia cygańskiego obozu podczas pożaru i musieliśmy się upewnić, że twardziele nie położyli mebli tam, gdzie mogli. Musieli przenieść je do pomieszczeń, w których miały się znaleźć. Mia była gotowa opróżnić swoją torebkę, ponieważ ani ona, ani Pam nie mogły wnieść ciężkiej szafy i komody po schodach. Pam wiedziała, co będzie dalej. Matka zwróci się przeciwko bezbronnej i kruchej kobiecie. W opinii Pam, dama matki okazała się być na granicy bycia idiotką. Och, proszę, pomóż mi, nie mogę uruchomić tego przycisku. A kiedy ta bezradność poparta jest sowitą opłatą, mężczyźni po prostu szaleją. Są gotowi nie tylko pomóc z przyciskami, ale także przesunąć szafki, zająć się elektryką, gazem i wszystkim innym. Pam przeczuwała, że to będzie jeszcze nudniejsze i gorsze niż generalne sprzątanie. Skala prac była ogromna. A jak się ma coś takiego na sumieniu, to trzeba się włączyć i zakasać rękawy. Mama ma teraz język na ramieniu. Co będzie z nią dalej? Przynajmniej teraz ona, pam, mogła opiekować się młodszym bratem. Aleks wydawał się zdezorientowany i mały w nowym otoczeniu. Tam, w starym mieszkaniu, nie każdy gość od początku zdawał sobie sprawę, że chłopiec nic nie widzi. Był tak dobrze zorientowany w przestrzeni. Wszystko wokół niego było znajome. Aleks mógł nakryć do stołu, pościelić łóżko, wyciągnąć rękę, wziąć z półki zabawkę, którą chciał. Ale co by tu było? Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła Mia, było zaprowadzenie syna do jego pokoju. Gabinet Tomasa wciąż wyglądał jak za czasów poprzedniego właściciela. Mia posadziła syna na skórzanej sofie, niezbyt nadającej się do spania. Ale wkrótce przeprowadzka przyniesie tu łóżko dla chłopca. W międzyczasie usiądź tutaj, zaintonowała Mia, przykucając przed synem. Tu masz tablet, włączę ci go. Posłuchaj książki, kiedy wysiądę, obejdziemy dom dookoła. Powiem ci, co jest tu, a co tam, ale proszę, błagam cię teraz, nie idź nigdzie bez mnie. Wszystko jest po schodach, stopnie są bardzo strome. Rozumiesz mnie, mamo, możemy dostać psa. Mia wiedziała, że jej syn od dawna chciał mieć szczeniaka. Być może była skłonna pewnego dnia spełnić jego prośbę, ale lepiej byłoby kupić wyszkolonego psa przewodnika. Byłby idealny dla Alexa. Mia domyślała się, że taki pies jest bardzo drogi i przekracza jej możliwości finansowe, ale teraz, gdy życie tak gwałtownie się zmieniło, Mia miała nadzieję, że dzięki pieniądzom wszystko będzie lepiej. Mógłby zdarzyć się cud. Na przykład dostałaby kilka dużych zamówień od bogatych klientów. W końcu nie było to wykluczone. Mia z trudem wyprostowała kolana. Plecy już ją bolały, więc potarła je dłonią, a następnie pospieszyła korytarzem, gdzie rosła sterta rzeczy, a przeprowadzki przynosiły coraz więcej. Mia, zatopiona w obowiązkach domowych, nie zauważyła, ile czasu minęło, ale nadszedł moment, gdy wyrosła przed nią pam i zapytała matkę: Czy idziemy dziś coś zjeść? zataczała się już po podwórku spojrzała w dół do studni i wbrew przysłowiu splunęła do niej, albo żeby sprawdzić ile sekund zajmie jej dotarcie do dna albo żeby mieć żelazny argument, że gdyby w domu odcięto wodę nie piłabym z brudnej studni Pam patrzyła teraz na matkę wyczekująco Mia wyciągnęła z kieszeni telefon komórkowy spojrzała na zegar i sapnęła o mój Boże, a my wciąż nie nakarmiłyśmy Aleksa a chciałam cię zabrać do kawiarni ale jak mogę teraz wyjść? Zaraz przyjdzie gazownik. Może. Może zamówimy coś do jedzenia. Pizzę, sushi albo coś innego, póki jeszcze to przywiozą i znajdą ten adres. Widziałem tu knajpę, kiedy podjeżdżaliśmy. Daj mi pieniądze albo kartę. Przyniosę ci coś. Mia poszperała w torebce, wyciągnęła kilka banknotów. Proszę bardzo. To wszystko co mogę ci dać. Nie wiem ile teraz zapłacę za przeprowadzkę. Czekaj. Jesteś z pająkiem? Pam ostrożnie opuściła słoik Jerego do swojej jaskrawo-kolorowej indiańskiej torby z frędzlami. Po co mam go zostawiać w takim bałaganie? Mała szansa, że stłuczesz szkło albo otworzysz wieczko. Kto chciałby dotknąć twojego potwora, gdyby go zobaczył, przeprowadzający uciekliby z krzykiem. Mia zaczęła, ale Pam już zatrzasnęła drzwi. Miała dobry zmysł orientacji i w kwadrans zbliżyła się do kawiarni, nie gubiąc drogi. Było to małe miejsce, przytulne i przyjazne. Tylko sześć stolików, przykrytych białymi obrusami, ustawionych było przy oknie. Starsza kobieta, raczej potężna, z kręconymi włosami do ramion, ubrana w czerwony fartuch katedralny. Na widok swojego jedynego gościa rozkwitła w uśmiechu. Zdawała się czekać na pierwszą kolejkę dziewczyny, by rozpocząć rozmowę. Najprawdopodobniej taka wiarnia miała swój własny krąg klientów. A Kelnerka znała prawie wszystkich gości i chętnie włączyła do nich nowo przybyłą. Pam tymczasem szybko zaczęła się zastanawiać, czy nie popełniła błędu. Może powinna była pójść do sklepu spożywczego i kupić coś na kanapki. Nie zamierzała upychać tych wszystkich talerzy z sałatkami w torbie. Potem zobaczyła zwykłe fast foody i uspokoiła się. Wezmę dużą pizzę, trzy cheeseburgery, dwa z szynką i serem i jeden z piersią kurczaka. Wyliczyła. Tak. To by było na tyle, mruknęła kobieta odbierając zamówienie. Nie musisz tego podgrzewać w mikrofalówce, prawda? Pam skinęła głową i nagle postanowiła zostać w kawiarni trochę dłużej. Cóż, czy 10 minut mogło coś zmienić w jej decyzji? Tak mi się wrakała do domu. Do tej pory wyglądał jak mrowisku. Do tego lody, czekoladowe soft serve i filiżanka kawy. Pam postawiła na stole miskę z gałkami lodów. Wróciła po kawę. Potem wyjęła z torby słoik z pająkami i postawiła go na stole bliżej okna. Niech Jerry też zobaczy świat. Gdzieś z boku usłyszała konwulsyjne westchnienie kelnerki. To był test jej uprzejmości. Pam była przygotowana na to, że ciotka zacznie krzyczeć albo przynajmniej ich wyrzuci. Ale dziewczyna nie mogła się powstrzymać. Zamiast pisku usłyszała gwizd, który brzmiał bardziej jak zaskoczenie. Coś jak wow, Pam odwróciła się. Obok stolika stał chłopak mniej więcej w jej wieku, przyglądając się z zaciekawieniem łaźni i jej lokatorowi. Kto to jest? zapytał. Gdyby chłopak próbował z nią flirtować, pam odepchnęłaby go. Nie mogła jednak oprzeć się zainteresowaniu Jerego jej osobą. Nigdy wcześniej nie widziałaś czegoś takiego? Tylko zdjęcia. Filmy. Chłopak usiadł tak, że pająk znajdował się teraz bezpośrednio przed nim. Czy to Tarantula? Tak. Gryzie. Zamiast odpowiedzieć, Pam otworzyła słoik, wyjęła żerego i posadziła go na jego prawym policzku. Gdyby nie patrzeć uważnie, można by pomyśleć, że ma na twarzy ogromny kwiat frotę. Kelnerka była gotowa zemdleć na ten widok, ale oczy faceta rozbłysły z podziwu. Rozumiem, żadnych kąsków dla właścicieli. Przykro mi, nie poproszę twojego przyjaciela o powtórzenie sztuczki. Podziwiając efekt. Pam ostrożnie wyjęła pająka i wrzuciła go z powrotem do słoika. Rzeczywiście może ugryźć, przyznała. Mnie jednak dawno nie ugryzł, ale to nie jest bardziej przerażające niż osa od lat. Mam na imię William, powiedział facet. Jeszcze raz przepraszam, może cię zanudzam, ale chciałem tylko zapytać. Czy to nie ty wprowadziłeś się do tego starego domu? Pam nie zdążyła powiedzieć, że nie ma nic złego w plotkach w sąsiedztwie to było w powietrzu, a William został zaczepiony przez kelnerkę. Młody człowieku, napij się kawy i poproś swojego nowego znajomego, żeby nie wypuszczał więcej tego monstrum. Nie chcę dostać zawału. Dlaczego tak bardzo interesuje cię ten dom? zapytała Pam, gdy William usiadł przy jej stoliku z parującą filiżanką. Mogłaby poprosić go o wybranie innego miejsca, ale była zbyt yy, ciekawa. Lokalna wiedza William skinął głową, jakby drażniąc się z samym sobą, że do pewnego stopnia w nie wierzy. Które? Daj spokój. Nie opowiedzieliby ci o nich w lokalnym muzeum historii, ale tutaj wszyscy je znają. Nie wiem. Pam odchyliła się na krześle i zażądała. Powiedz mi. Wciąż nie mógł uwierzyć, że nic nie wie. No wiesz, ta wiedźma, podpowiedział. Tę, która tu mieszkała. W naszym domu? Nie, dom przyszedł później. Przybyłaś z daleka? Spadłam z księżyca. Mieszkaliśmy po drugiej stronie miasta. Powiedz mi, jeśli coś wiesz, albo nie bądź takim glisty. Cóż, William dobrał słowa, bo było ich naprawdę za dużo. Jakieś tysiąc lat temu. Nie, nie tysiąc, ale dawno temu było tu bagno. Mówią, że zamiast Moskwy było bagno. Pam. Ręce skrzyżowane na piersi. Mów dalej. I żyła tu taka jedna. Zdążyłam się już zorientować. Stara, straszna wiedźma. Kto wie, jak wyglądała. Mówią, że wręcz przeciwnie, piękna, młoda. A jej chata stała w tym samym miejscu, w którym ty teraz mieszkasz. Tam ją powiesili. Dlaczego? Nie znam się na historii, ale u nas nie było polowań na czarownice. To było w Europie. Tam ich nie wieszali, tylko palili na stosie. Nie, nie miała zostać zabita przez miejscowych. Miała być uzdrowicielką. Ludzie przychodzili do niej po pomoc. Dom czarownicy był odrapanym, małym miejscem. Ale byli tacy, którzy wierzyli, że jest bogata. Odwiedził ją pewien książę. Obsypał ją złotem za uzdrowienie jego syna. Inni, którym pomogła, również dawali jej coś w zamian. A potem nocą zakradli się zwykli złodzieje. Powiesili ją na sznurze, aby móc obrabować dom bez przeszkód. Co z niej za czarownica? Pam westchnęła. Powinna ich wszystkich spalić na miejscu albo zaczarować. Wszystko, co kiedykolwiek było, tak właśnie powstają plotki. Najprawdopodobniej na wrzosowisku stała chatka, w której mieszkała biedna czarownica. Złodzieje ją zabili. Zabrali trzy centy, a potem ludzie wymyślili nowe historie. William wzruszył ramionami. Może i tak, ale mówią, że nadal czasem wychodzi z głębi domu, który teraz stoi tam, gdzie mieszkała. Czasem wychodzi sama, a czasem razem z psem szuka tych, którzy ją zabili, albo ich potomków oczywiście z zemsty. Czy to nie zabawne? Kiedy byłem dzieckiem, wierzyłem, że to prawda. Może każde miejsce powinno mieć swoją legendę przyznał William. I co ciekawe, choć wiem, że wasz dom ma tysiąc lat, czy coś koło tego, mówią, że kiedy ludzie zaczęli widywać tę wiedźme, kiedy zaczęła się pojawiać, przybył tu potomek jednego z tych złodziei. Był już bogatym człowiekiem. Może był nawet dobrym człowiekiem i wstydził się tego, co zrobili jego krewni. Zbudował dom w tym miejscu, miał nawet kościół domowy. Wyobrażasz sobie? A wiedźma zjadła tego dobrodusznego wujka? On sam tu nie mieszkał, tylko przyjeżdżał w odwiedziny. Tylko raz w roku w tym kościele odbywało się nabożeństwo modlitewne w intencji niewinnie zamordowanej duszy. I tak jakby postanowiono, że dom zawsze będzie należał tylko do potomków rodziny, bo był niebezpieczny i nikt obcy nie miał tu wstępu. A jeśli jest grzech, za który trzeba odpowiedzieć, to tylko przez tych, którzy mają w sobie krew rodziny. Kiedy byłem małym chłopcem, zakradaliśmy się do domu i zaglądaliśmy przez okna. Co by było, gdybyśmy zobaczyli czarownicę? Bardzo się baliśmy. Ale moja babcia jest moją drugą kuzynką. Jej mąż przyjeżdżał tu przez całe lato. I nic. Cóż, spójrz sam. Zanim zbudujesz dom, kopiesz dół, wylewasz fundament. Prawda? A skąd ma wyjść wiedźma? William roześmiał się. I tak nie zabijesz tej legendy. Jesteś jeszcze w szkole w dziesiątej klasie? Cóż, jeśli pójdziesz do naszej szkoły zostaniesz uznana za najodważniejszą dziewczynę, która mieszka w domu wiedźmy. I mówią Ci, żebyś nie mówiła, że to nic takiego, ale żebyś przybrała dumną minę i powiedziała, że czarownica osobiście obiecała Ci spotkanie. Lili poczuła się oszukana. Była jedną z tych kobiet, które nigdy nie znały nie tylko pragnienia, ale także wielkiej nieśmiałości w swoich pragnieniach. A jednak teraz, po raz pierwszy, poczuła gorzką urazę do losu. Patrząc na Lili, Trudno było stwierdzić, ile ma lat. Czterdzieści lub mniej, a może pięćdziesiąt. Jej figura była dziewczęco smukła, ale na skórze zaczynał pojawiać się kolor, którego nawet drogie kosmetyki nie były w stanie ukryć w świetle dnia. Ale przede wszystkim Lili zdradziła swoje oczy, w których nie było już ufności ani czystości, charakterystycznych dla młodości. Lili późno wyszła za mąż, ale nie żałowała tego. W swoim czasie chciała wychodzić do woli. A potem poderwać mężczyznę, którego imię będzie na plotkach. Lili postawiła sobie za cel zostać czyjąś muzą, i osiągnęła go. Boris był od niej kilka lat, młodszy, co było kolejnym powodem, dla którego Lili musiała się dopasować. Nikomu nie powinno było przyjść do głowy, by współczuć Borysowi poślubienia starej kobiety. Lili nie myślała o tym, że jej los pasuje do powiedzenia: chcesz być żoną generała. Ożeń się z porucznikiem. Poderwała Borysa, kiedy był nieuznanym geniuszem, a dziewczyny lgnęły do niego, bo widziały jego talent. I dlatego, że facet przed nimi był wysoki i przystojny. Facet czarujący i mądry, z dobrej rodziny, ale prawdziwie utalentowana osoba nie zawsze panuje nad sobą. Siła wyższa zaczepiła go i prowadziła drogą, która pozwoliła mu odkryć jego dar. Sam Borys zastanawiał się, dlaczego nie może odpowiedzieć na kokieterię tych wszystkich kobiet. Ale lili była ptakiem innego lotu. Wyczuwała jego talent, jego oddanie pracy, tak jak drapieżnik wyczuwa krew. Lili przyjęła więc zakład. Rozmawiała z Borisem tylko o literaturze i była gotowa słuchać go w nieskończoność, opierając swój świeżo napięty podbródek na delikatnej pięści. Borys, do którego żadna z dziewcząt nie mogła się dodzwonić, dał się nabrać na tę prostą sztuczkę tak łatwo, że lili zaśmiała się w duchu. Niech dziewczyny myślą, że dokonała czegoś niesamowitego, robiąc to, czego one nie potrafiły. W rzeczywistości było to bardzo proste. Potem była pierwsza książka Borisa, potem jego druga powieść, po której został uznany za odkrycie roku. Zakochali się w nim fani thrillerów i horrorów. Jego trzecia powieść została zekranizowana, a czwarta została nominowana do prestiżowej nagrody literackiej. Teraz okalał fanki nie tylko wyglądem, ale i sławą, która otworzyła przed nim szeroki wachlarz możliwości. Żadna z tych młodych dziewczyn, które teraz zaczęły podziwiać talent Borysa, nie mogła zająć miejsca Lili. Nikt nie mógł twierdzić, że jest muzą. To Lili była muzą. Tylko ona zawsze tam była. Zawsze po jego prawej ręce. Lili od dawna lizała starą rezydencję i dokładnie wiedziała, co zrobi, gdy zostanie jej panią. Była gotowa zainwestować dużo pieniędzy, aby doprowadzić go do tabaki. W końcu Walter Scott miał swój własny zamek, abot sportowy dom pod opieką pisarza, zbudowany na miejscu starej farmy. Stephen King też ma klimatyczny dom. Fani przyjeżdżają do niego do azylu króla horroru. Oto stara posiadłość z własną przerażającą przeszłością. Może wpaść w ręce Lily jak jabłko z gałęzi. Lily wyobraziła sobie. Zostaje. Panią dworu, a dla najbardziej honorowych i sławnych gości pełni również rolę przewodnika. Organizuje przyjęcia na najwyższym poziomie. Ten stary dom przyćmi nowomodne rezydencje jej przyjaciół. Lili znała legendę o czarownicy na pamięć i była gotowa opowiedzieć historię o tym, jak jej przodek założył w rezydencji kościół dymny, aby zmyć grzechy swojej rodziny. Początkowo służył on do odprawiania nabożeństw, a potem ktoś wskazał właścicielowi niepozorny kopiec za ogrodzeniem cmentarza. Leżały tam szczątki zabitego. Prochy przeniesiono do samego kościoła, a drzwi zamknięto na zawsze. Mówiono, że krewny znał los złodziei, którzy zabili Wiedźmę, a koniec każdego z nich był straszny. Dwie linie zostały przerwane na zawsze, a tylko jeden z morderców pozostawił potomstwo. Ale Wiedźma powiedziała przed śmiercią, że jej klątwa będzie żyć wiecznie, a rodich bał się o siebie. Tak bardzo, że nie poprzestał na zapieczętowaniu wejścia prowadził szamana, który szeptał tajemnicze słowa przy drzwiach, aby nikt nie mógł wypuścić zbuntowanego ducha. Lili wyobrażała sobie, jak mogłaby opowiedzieć tę historię. Nie mogła się doczekać swojej chwili. Przekonała ojca, baj przekazał jej posiadłość, ale z jakiegoś powodu opierał się i nawet nie zaprosił kurki w gdy wraz z żoną spędzali latu w starym domu. Testament jaka był dla Lili prawdziwym ciosem myślała, że dostanie wszystko. Macocha jest starą kobietą. Ile to za dużo. Mieszkanie w mieście i konto w banku wystarczą. Nie potrzebuje nawet samochodu. Natali nigdy nie siedziała za kierownicą. To co jej ojciec zostawił macosze, sprawiło, że Lili zgrzytała zębami i życzyła sobie, by Natalie jak najszybciej dotrzymała mężowi towarzystwa. Jeśli była taka cenna, niech zabierze ją do siebie. Nie był to jednak koniec nadziei. Lili wiedziała, że prędzej czy później staruszka umrze, że przeżyje ją. Była tylko zła, że lata mijały, a sama Lili starała się wyglądać młodo. Droga do jej marzeń była bardzo, bardzo długa. Po śmierci staruszki Lili nie miała wątpliwości, jaka będzie jej wola. Natalie nie miała bliskich krewnych. Naturalnie pasierbica powinna być jej pełnoprawną następczynią. Staruszka nie oszalała na tyle, by zostawić stary dom jakiejś organizacji charytatywnej. Znalazła jakąś daleką krewną i zapisała jej posiadłość. Reszta spadku, a spora jego część trafiła w ręce Lili, nie była dla niej żadnym pocieszeniem. Chciała mieć stary dom i tylko stary dom. W gorączce chwili Lili chciała podbiec do nowej właścicielki i zaproponować jej wymianę. Zamiast rezydencji była gotowa kupić mi dowolne mieszkanie. Lili obiecałaby jej domek letniskowy i jacht, gdyby nie dręczący ją robak z tyłu głowy. Prostak mógł wcale nie być prostakiem, a Mia mogła mieć własne powody by trzymać się rezydencji i wycisnąć z Lili więcej przysług dla jej bezwartościowych dzieci. Lili miała ochotę walnąć pięścią w stół i powiedzieć coś, co sprawiłoby, że Bosmanka by zbladła. Była przyzwyczajona do tego, że ktoś ją upokarza. Postanowiła porozmawiać z mężem. Może tę sprawę da się rozwiązać nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem jednego z wpływowych przyjaciół Borysa. Niech ten ktoś udaje, że chce kupić dom, uzgodni kwotę, a potem. Lili poszła do gabinetu męża, gdzie rzadko bywała. Kazała wszystkim nie przeszkadzać Borisowi, kiedy tworzył. W rzeczywistości nie było nic interesującego dla Lili w siedzeniu w pobliżu mężczyzny, gdy nie zauważał jej przez wiele godzin i widział tylko to, co działo się przed jego wewnętrznym spojrzeniem. Ale teraz siedziała i zastanawiała się: Jak najlepiej to ująć? Aby Boris zrozumiał jej marzenie i zdał sobie sprawę, że musi odzyskać rezydencję za wszelką cenę. Przez chwilę podziwiała profil męża pochylonego nad gazetami. Boris był przecież bardzo przystojny. Gdyby wezwano go do kina, by zagrał jakiegoś potomka szlacheckiego rodu, wyglądałby w tej roli organicznie, jak nikt inny. Mąż pisał po staremu, najpierw odręcznym pismem na kartce papieru, a dopiero potem, gdy rozdział był gotowy. Przenosił go do pamięci komputera. Ponieważ nie miał zaufania do technologii, śmiejąc się, Lili nazwała jego pracę malarstwem jaskiniowym. Borys nie od razu posłuchał jej słów. Był gdzieś we własnych światach, ale w końcu zwęził brwi, próbując zrozumieć, czego ona tak namiętnie pragnie. Dlaczego? Zdziwił się, gdy zdał sobie sprawę, że była gotowa postawić wszystko na jedną kartę, by zdobyć rezydencję. Wystarczy, że poznasz tę. Miję. I kiedyś ją odwiedzimy, a ona oprowadzi nas po domu. Ja też chciałbym tam zajrzeć. Gdyby Borys chciał jak najbardziej zranić Lili, to nawet wtedy nie znalazłby lepszych słów, by to powiedzieć. Ten dom nie. Będzie jej domem, będzie mój. Borys usłyszał w słowach żony tak ponurą nutę, że przekomarzał się z nią i, chcąc, obrócić to w żart, powiedział. Chyba nie zamierzasz zabić tej rodziny. Daj spokój. Co tu się z tobą dzieje? Myśli Borysa były już daleko, ale Lili podążała innym torem. Czytała wszystkie powieści męża, żyły tam potwory, działy się tam najstraszniejsze rzeczy. Kto powiedział, że to nie może się zdarzyć w prawdziwym życiu? Wiedziała już, że Mija wychowuje niewidomego syna. Co by było, gdyby chłopiec, spacerując po ogrodzie, wpadł do starej studni? Czy matka byłaby w stanie zostać tam, gdzie umarło jej dziecko? Byłaby gotowa oddać tę cholerną rezydencję za bezcen? Lili na własne oczy wyobrazi sobie całą akcję tej tragedii, zniknięcie chłopca i jego poszukiwania. Wtedy ktoś znalazłby ciało. Gdyby tylko to wszystko naprawdę wyglądało na wypadek, Lili nie wahałaby się ani chwili. Życzyłaby sobie, żeby tak się stało. Każdym włóknem swojego jestestwa. Pierwszą noc, którą spędzili w starym domu, Alex musiał przespać spokojnie, bo był strasznie zmęczony podekscytowaniem i nowymi wrażeniami. Może położysz się ze mną? zasugerowała mama. Aleks jednak odmówił. Wiedział, że im mniej będzie sobie pobłażał, tym szybciej przyzwyczai się do nowego miejsca, do swojego pokoju. Nie potrafił ukryć zmęczenia. Więc mama po szybkim posiłku składającym się z cheeseburgerów i herbaty położyła go i przykryła kocem. Aleks natychmiast zasnął, ale obudził się kilka godzin później. Sen odmówił ponownego przyjścia do niego. Można było pójść do pokoju mamy, aleks wiedział, że jej pokój jest niedaleko. Ale wiedział też, że wieczorem mama jest wyczerpana. Alex nauczył się rozpoznawać po jej oddechu, kiedy się uśmiecha, kiedy jest zła, a kiedy jest jej trochę cieplej. A teraz żałował, że ją obudził. Próbował zrozumieć, co przebiło się przez jego sen i zaalarmowało go na tyle, że otworzył oczy. Gdzieś w oddali znów skomlał pies. Aleks zazwyczaj miał dobre pojęcie, skąd dochodził ten dźwięk. Ale teraz dochodził z piekła, z łukiem na boku. Pies skomlał spod ziemi. To nie mogło być to. Ale był to dźwięk, który zaniepokoił chłopca. Pies skomlał tak żałośnie, jakby błagał, by ktoś przyszedł mu na ratunek. Aleks próbował zrozumieć, co się stało. Może obcy pies wbiegł do ich domu, gdy nieśli rzeczy. A teraz był zamknięty i ksiał, bo ktoś przyszedł mu na ratunek? Czy to mogło się zdarzyć? Mało prawdopodobne byłoby, pies sam się odkrył, gdy byli sami, Jedli obiad i chodzili po domu tu i tam. Może po raz pierwszy zawiódł go słuch, a pies siedział gdzieś na trawniku przed domem. Aleks chciał pomóc psu, ale nie mógł. Jego mama Willa razi ostrzegała go, żeby nawet nie myślał o wysioceniu w nocy. Żeby mieć pełność, że ją obudzi. Ciociaż Aleksa nie obciodziło, czy jest zdjęcie czy westchnął, po czym albo pies w końcu się uciszył, albo zmęczenie znów dało o sobie znać. Alex zasnął i spał, dopóki pam go nie obudziła. Aleks wiedział, że jego niania odmówiła przeprowadzki tutaj. Mama powiedziała to z westchnieniem. Można było ją zrozumieć, była starą kobietą, nie było jej łatwo zmienić swoje poglądy. Nie będzie codziennie przyjeżdżać z drugiego końca miasta, więc coś trzeba zrobić. Porozmawiam w pracy, może przez jakiś czas będę pracować zdalnie, dopóki nie znajdziemy ci nowej niani. Mama zwykle nie budziła Aleksa rano, kiedy Aleks się budził, była w pracy od dłuższego czasu. Niania pomagała mu się ubrać, jeśli potrzebował pomocy, a potem wołała go na śniadanie. Ale teraz jego siostra stała obok niego. Hej, powiedziała. Dlaczego nie zjesz teraz, bo muszę iść? Aleksowi podobało się w głębi serca, że jego siostra nie traktowała go jak kryształowego wazonu. Postawiła teraz naczynia na stole i dodała prozaicznie. W domu panuje bałagan. Przyniosłam ci herbatę i kanapkę. Zostaniesz sam, a ja pójdę po coś do sklepu. Nie ma sprawy. Alex nie widział, ale domyślił się, że siostra skinęła głową z zadowoleniem. Najważniejszą dla niego rzecz w nowym pokoju już pamiętał. Wiedział, gdzie są drzwi, a gdzie biurko, na którym stał laptop. Przy biurku jest krzesło, na które wygodnie jest się wdrapać z wyprostowanymi nogami. Pam wie, że jest sam, więc postara się szybko wrócić. Ale pies skomlał, gdy pan wychodziła. Chłopiec wzdrygnął się, gdy usłyszał ten żałosny dźwięk. Potem czekał, mając nadzieję, że pies będzie cicho tak jak w nocy. Pies nadal skomlał. I to gdzieś niedaleko. Aleks nie mógł już tego znieść. Wziął laskę, bez której nie odważył się chodzić po nowym domu, i ruszył ścieżką przed siebie. Podszedł do drzwi, chwycił za klamkę. Nie pamiętał nawet, czy otwierały się do niego, czy od niego. Równie dobrze mógł spróbować w obie strony. Kiedy Alex wyjrzał na korytarz, płacz psa stał się jeszcze głośniejszy i wyraźniejszy. I chłopak ruszył w stronę tego dźwięku. Zamarł w miejscu, gdy jego laska nie znalazła oparcia. Mimowolnie Alex położył dłoń na ścianie, dokładnie licząc na to, że tak się utrzyma i dalej obmacywał przestrzeń przed sobą. Zdał sobie sprawę. Były tu schody, które prowadziły gdzieś w dół. Innym razem Alex nie odważyłby się na taki krok. Ale teraz, gdy nikogo z dorosłych nie było w pobliżu, tylko on mógł pomóc psu. Alex zagryzł wargę i ostrożnie usiadł na najwyższym stopniu, szurając nogami o następny i wspiął się na niego. I tak krok po kroku schodził, a raczej zsuwał się w dół. Gdyby Mia zamknęła drzwi do piwnicy, tak jak zamierzała, nie udałoby mu się. Ale wczoraj była zbyt zajęta. Przeprowadzka, gazownicy, elektryk, tysiące rzeczy do znalezienia... I nie było sposobu, by je znaleźć. A drzwi pozostały otwarte, z kluczem w kieszeni mi. Aleks stał przy wejściu i obracał twarz tu i tam. Zdał sobie sprawę, że znajduje się w przestronnym pokoju gdzieś pod domem. Było wilgotno, drogę zagradzały jakieś dziwne przedmioty. Pies, który milczał od kilku minut, znów skomlał całkiem blisko. Alex ruszył w kierunku jego głosu, ale nieśpiesznie, nie pochopnie. Przede wszystkim bał się, że jest tam jakaś dziura, albo podłoga znowu się zarwie. Dlatego ostrożnie sprawdził laską, czy nie ma przed sobą jakiejś sztuczki. Dopiero wtedy zrobił krok. Gdy dotarł do ściany, a raczej drzwi, które powinny być zamknięte od zawsze, aleks zdał sobie sprawę, że była to jedyna bariera między nim a psem. Nie wiedział, że nie ma klamki ani dziurki od klucza. Zaczął metodycznie obmacywać rzeźbioną powierzchnię centymetr po centymetrze wrażliwymi palcami, następnie podnosząc się na palcach, a następnie siadając. Głaskał drzwi, przesuwając palcami wzdłuż rzeźbionych loków. Tylko tak dokładna inspekcja pozwoliła mu dokonać niemożliwego. Aleks sam nie wiedział, co nacisnął, ale powoli i jednocześnie cicho, bez skrzypienia, drzwi zaczęły się otwierać. I natychmiast obudził się w nich łeb psa. Człowiek obeznany powiedziałby, że ta bestia przypominała psa. Gdyby nie był odrętwiały ze strachu, gdyby mógł zdać sobie sprawę, że to jednak był pies. Ogromny, prawie tak duży jak Aleks. Pies był pokryty jakimś dziwnym pyłem, lekko świecił, i w ciemności piwnicy bestia wyglądała jak duch. Ale dla Aleksa był to tylko pies, który właśnie płakał. Zamknęli cię? Zapytał, przeczesując palcami sierść zwierzęcia. Źle się czułeś? Uchylone drzwi tchnęły lodowatym chłodem. Chłopiec położył rękę na głowie psa. Z pewnością szukał w niej wsparcia. Potem zrobił krok do przodu. Hej, zawołał z wahaniem. Jest tam ktoś jeszcze? Nasłuchiwał, a jego wyczulone ucho wychwyciło pomruk gdzieś daleko. Jęk, a potem szuranie kroków. Jesteś tam? Jego głos teraz drżał. Mam cię wypuścić? Przypadkowo położył dłoń na drzwiach. Ten sam niewidzialny mechanizm, który wprawił je w ruch, teraz się odwrócił i drzwi przesunęły się do przodu, zamykając wąską szczelinę. Aleks znów stanął przed monolityczną płytą i nie wiedział, co powinien zrobić, by drzwi znów się otworzyły. Ale ja nie tylko to słyszałem, powiedział do psa. Ktoś tam był. Wiem. Pies nie okazał wrogości. Obwąchał ręce Alexa, jego koszule, spodnie. I zmierzwione z wysiłku włosy. Jesteś wielki jak koń, powiedział mu Alex. Nie wiedział, jakie są konie, ale jego mama często używała tego określenia. Jest tam twoja pani? Zapytał Aleks i poklepał psa po głowie. Skomlał. Wyglądało na to, że chce wyjść z piwnicy na górę, gdzie było świeże powietrze i światło. Ty idź, a ja pójdę za tobą. Nie mogę iść tak szybko jak ty, powiedział mu Aleks. Teraz już się tak nie bał. Wiedział, że kiedy wejdzie po schodach, znajdzie się na korytarzu swojego nowego domu. I mógł po prostu wspiąć się na czworakach. Dobrze, że nikt go nie widział, a gdyby ktoś na niego patrzył, musiałby starać się zachowywać jak normalny chłopiec. A na czworakach bardzo szybko wydostałby się z piwnicy. Aleks był gotowy na wyjście psa. Jeśli pam nie zamknęła drzwi, pies musiał tylko wskoczyć na nie przed nimi łapami, a one się otworzą. A potem wolność, trawnik i dalej. Przecież nawet nie poznali tego psa. Dlaczego miałaby zostać? Nawiasem mówiąc, ten pies był chłopcem lub dziewczynką. Aleks nie wiedział i dlatego nie mógł wymyślić przezwiska dla swojej nowej znajomej. Cóż, jeśli ten zostanie, oczywiście. Ku zaskoczeniu Aleksa, pies czekał na niego na szczycie schodów. Chcesz być moim psem? zapytał chłopiec. To zachowuj się grzecznie. Może mama pozwoli mi cię zatrzymać. Przez kilka chwil Alex zastanawiał się, co powinien teraz zrobić. Pójść do swojego pokoju. Był pewien, że znajdzie tam drogę, czy poczekać na siostrę na ganku domu. Chłopak wybrał drugą opcję. Jeśli miało wydarzyć się coś nieprzyjemnego, wolał tego nie odwlekać. Niech pan zobaczy, kogo znalazł. A jeśli chciała go wesprzeć i poprosić mamę o zatrzymanie psa, to byłoby świetnie. A jeśli jej siostra nie będzie chciała tego zrobić, to cóż, to już moja sprawa. To wszystko. Po wyjściu z domu pierwszą rzeczą, jaką zrobił pies, było otrząśnięcie się. Gdy to zrobił, wokół niego uniosła się chmura kurzu. Było oczywiste, że był wstrząśnięty zmianami w swoim życiu, ale starał się zachować godność. Nie oddalił się daleko od Aleksa, a gdy chłopak usiadł na werandzie, pies położył się obok niego. Aleks instynktownie poczuł podekscytowanie nowego przyjaciela. Zauważył też, gdy głaskał psa, że od czasu do czasu przez ciało zwierzęcia przebiegał niewielki dreszcz. Siedzieli więc i czekali. Pies przyzwyczajał się do świata, a Alex coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że potrzebuje tego psa. Tylko tego psa i żadnego innego. Nagle pies podniósł się sprężyście. Aleks pospiesznie go dotknął i poczuł, jak napinają się mięśnie bestii. Co ty wyprawiasz? I wtedy usłyszał, jak w oddali otwiera się furtka, a pam nie mogła powstrzymać zdumionego okrzyku. O mój Boże! To ich! powiedział chłopiec do psa. Pam zobaczyła, że obok jej brata siedzi ogromny czarny pies. Jeśli spotkasz takiego, spróbuj przejść na drugą stronę ulicy. Nawet jeśli bestia przyciodzi ze swoim panem, Dusiolery, w kagalku. go masz. W piwnicy! odpowiedział Alex. Jak jej piwnicy? mówiłem ci, żebyś nigdzie nie siedł mama mnie teraz zabije inny chłopiec mógłby na niego warknąć ale ślepota nauczyła Aleksa cierpliwości nigdzie nie poszedłem to jest piwnica naszego domu ktoś zamknął psa pam, wypuściłem ją, bo płakała tak, cóż, pam brzmiała nieufnie kiedy ta interesująca rzecz się tam dostała w nocy w domu było cicho nie sądzę, żeby to była tylko ona, ale ktoś jeszcze. Zejdź na dół i sprawdź, czy nie potrzebuje pomocy. Pam wiedziała, że jej brat nie jest skłonny do psikusów, ale kto do cholery mógł dostać się do ich domu w ciągu godziny, kiedy jej nie było. Pam mimowolnie mu wolni się wina. Wczoraj dała Williamowi swój numer telefonu, a dziś zadzwonił do niej, pytając, czy mogliby je spotkać chociaż na dziesięć minut. Na początku Pam biła w siódmym niebie Co oznaczało, że jednak zdołał ją polubić A potem coś było nie tak Głos młodego mężczyzny brzmiał na zmartwiony I nie wydawał się nalegać na spotkanie Ponieważ tak bardzo chciał ją zobaczyć Po prostu to, co miał do przekazania Nie mogło zostać odłożone na później William przechwycił Pam, gdy właśnie przekraczała skrzyżowanie Oddzielające cichy, zielony, prywatny sektor od ulic miasta Właściwie to idę do sklepu Skinął głową, dając znak, że dotrzyma jej towarzystwa. Powiedz mi. Pam nie mogła już tego znieść. William poczekał jednak aż wyjdą ze sklepu. Uniósł ciężką torbę, potrząsnął nią lekko i zebrał myśli. Słyszałem, że chłopcy zapewnią ci dobrą zabawę, powiedział. Powiedział. Co takiego? Pam nie zrozumiała. Mam młodszego brata tak jak ty i powiedział mi to. Trzeba być przygotowanym, jeśli można być na to przygotowanym na różnego rodzaju nieprzyjemne niespodzianki. To nie jest firma mojego młodszego brata, ale on wie na pewno. Najpierw przyjdą do ciebie, żeby wybić ci szyby. Dlaczego? Chcą, żebyś uwierzył, że ten dom jest przeklęty. Kiedy to zrobią, nie wiem. Może nawet dziś wieczorem. Co będzie później? Musisz ich zapytać. Są bardzo kreatywni. Może postawią martwego ptaka na ganku. Może zaczną odpalać petardy pod oknem o późnej porze. Nawet jeśli tylko przestraszą Alexa, sama ich zabije. Pam jest nagle wściekła. Dlaczego do cholery powiedziałeś mi, czego od nas chcą? Dlaczego nie tknęli staruszków, którzy mieszkali tu przed nami? Staruszkowie przyjeżdżali tylko na kilka miesięcy, a dom stał pusty przez większość roku. A on jest tylko sposobem na sprawdzenie odwagi chłopców, prawda? Tak jak my chodziliśmy nocą od rogu do rogu cmentarza. Tutaj jest tak samo, żeby się sprawdzić wymyślić sto tysięcy różnych historii. Chłopcy podkradali się do domu po ciemku, zaglądali w okna. Niektórzy nawet zakradli się do środka, jak mówią. Czy próbowali złapać wiedźmę, czy mieli nadzieję znaleźć jej skarb? Kto wie. Ale to dla nich lepsze niż horrory. A tu przyjeżdżasz i mieszkasz tu na zawsze. Każdy wie, jak zaczynają nowi, robią globalny remont, zmieniają wszystko. Nie będzie już wiedźmy. Zamiast tego jest jak w starym filmie. Typowe domy, typowe zamki ulica Budowniczych 25, ale starają się jak mogą, żeby cię stąd wyciągnąć. Gdybyś miał w rodzinie faceta, który potrafiłby skopać im tyłki, zastanowiliby się dwa razy. Więc co im zrobisz? Mogą naprawdę spierdolić ci życie. Idę do domu, mój brat jest sam. Dzięki za ostrzeżenie. Oczywiście powiem mamie, ale ona bardzo cierpi. Wiesz, z chorym dzieckiem to ja muszę wymyślić jak sobie poradzić z tymi dupkami. Może razem? Pam ku swojemu zdumieniu zdała sobie sprawę, że faktycznie może robić do mnie oczy. Albo jak inaczej to nazwać, kiedy szybko patrzysz na kogoś, a potem odwracasz wzrok, mrugając rzęsami. Samo się ułożyło. William odprowadził ją do bramy i pożegnał. Zobaczę, czy mój brat może dowiedzieć się, kto jest prowokatorem. Cioć może to wystarczy, baj powiedzie ci krocykom, baj wychłostali tych łołków czarownik. Jeśli nie, będziemy musieli zrobić to sami. Na to wygląda. Aleks jest naprawdę cichy. Nie ma się o co obrażać, ale dla niego rozszarpałabym każdego. Pam była zaskoczona, gdy odkryła, że cichy brat ma obrońcę, który również jest gotów rozerwać każdego, nie wyłączając siebie. Matka wyrzuci go z domu, prorokowała Pam. A jeśli będzie zbyt przerażona, wezwie do uboju. Powiedz mi, to chłopiec czy dziewczynka? To chłopiec. Pam nuciła i zgadywała. Już wymyślasz jakieś przezwisko? Niech będzie po prostu przyjaciel. Zdecydował Aleks, ale ty mi go opisz. No bo jak opisać tego psa chłopcu, który nawet nie rozumie, co to jest czarny kolor? Jest duży. Pam zaczęła. Jest po prostu bardzo duży, prawie jak słoń. Jego uszy są małe i stojące, a jego oczy są takie mądre, jakby był człowiekiem. Przyjaciel przysłuchiwał się ich rozmowie, obracając tu i ówdzie swój ciężki pysk. Zgadzasz się, żeby został? Aleks zapytał siostrę. Jest spoko. Pam wyciągnęła rękę do psa, by pogłaskać go po głowie. Wyciągnęła ją ostrożnie przygotowując się do cofnięcia. Na wypadek, gdyby pies warknął lub pokazał zęby. Ale towarzysz nie zrobił ani jednego, ani drugiego, a teraz jej dłoń spoczywała na jego głowie. Wiesz co, nie mówmy mamie, że zszedłeś do piwnicy. Oboje będziemy mieli kłopoty. Powiedzmy, że pies po prostu się tu zabłąkał. Poprosimy go, żeby został z nami, dopóki nie znajdziemy jego właściciela. Pam, zajrzyj do piwnicy. Nie sądzę, żeby miał właściciela, myślę, że ma kochankę. I ona jest gdzieś na dole. Przestań gadać. Dziewczyna postanowiła jednak zajrzeć. Nigdy wcześniej nie widziała piwnicy. Szybko zeszła na dół, zobaczyła włącznik światła i zapaliła je. Co jest? Alex zawołał z góry. Fajnie by było, gdyby naprawdę mieszkała tu czarownica. Założę się, że to był jej pokój. Założę się, że to był jej pokój. Czekaj. Pam zauważyła drzwi i patrzyła na nie. Rozpoznała węże, smoki i tajemnicze krzyże na rzeźbach. Czy to tutaj Alex wypuścił psa? Ale jak udało mu się otworzyć to tajemnicze przejście? I dokąd ono prowadzi? Zanim przyjechała jego matka, jeszcze się nie pogodzili. Aleks miał więc najczarniejsze przeczucia. Jak udało ci się otworzyć te drzwi? zapytała pam. Nie musisz mnie okłamywać. Nie kłamie. Tak, po prostu poczułeś je dłońmi i tyle. Boże, patrzyłam na te schody. Jeśli mama się dowie, że strzałgałaś się po nich sama, zabije mnie i to jeszcze za psa. Dwa razy, zamknij się, co? Słyszałaś coś na dole? Pam przeszła się po pokoju. Gdyby Alex został zauważony, oczywiście by się pokłócili. Pomimo różnicy wieku, w obecnej sytuacji nigdy nie dała bratu klapsa. Ciosiaż miała na to oczuty. Kiedy Mia dotarła na miejsce, zobaczyła kudowny widok, zrozpaczonego Aleksa, marszczącą brwi Pam i ogromnego czarnego psa blokującego jej drogę do pokoju dziecięcego. Mia oparła się o ścianę, wahając się czy się ruszyć. Pierwszą rzeczą, o której pomyślała, było to, że bezpański pies zawędrował do domu, zwabiony zapachem jedzenia, wyglądając raczej jak ogr. Odwrócę jego uwagę, szepnęła Mia. Zadzwoń gdzieś. Czy w tym kraju jest 911, czy tylko w kinie? Chodź tu, powiedziała Pam do psa. Pies był posłuszny, ale tylko czekściu. Podszedł do Aleksa i położył się u jego stóp. Mia wzięła oddech. Ujaśnij mi, czym jest ten potwór i skąd je wsił. Pam spojrzała szybko na brata. Szedł za mną, kiedy byłam na zakupaś. Może się zgubił. Niech zostanie z nami, dopóki nie znajdziemy jego właścicieli, nikogo nie skrzywdzi. Skąd wiesz, co się stało, mamo? Zapytał Aleks. Mia zawsze była zdumiona jego umiejętnością wyczuwania nastroju kogoś, kogo nie widział, i zawsze miał rację. Nie żeby zapomniał o psie, ale odłożył decyzję o jego losie na później. Mia weszła do pokoju i usiadła na kanapie tak, by widzieć oboje dzieci. Widzisz? W tym rzecz. Zaczęła. Pam już znała ten ton. Matka była zagubiona i była gotowa skonsultować się z nimi poważnie, jak równy z równym. Pam była w takich przypadkach jak przyjaciółka, a Alex ze swoimi pomysłowymi pytaniami i komentarzami czasami podsuwał jej właściwy pomysł. Zadzwoniła do mnie Lili, córka Jacka. Beztasz? zapytała pam. Bo to nam dali dom, a nie jej. Wcale nie. Też myślałam, że wywali na mnie stek bzdur. Powiedziała, że mnie pozwie. Ale poprosiła tylko o pozwolenie na przyjazd z mężem. Powiedziała, że chce mnie lepiej poznać. Jej mąż jest znanym pisarzem. Mamo jest ku temu powód, tak myślisz? Na sto procent. Po prostu pewnie chce złożyć jakąś ofertę sprzedaży domu. To całkiem możliwe. A co zamierzasz sprzedać? Mia zauważyła troskę w głosie Pam. Co byś powiedziała, gdyby zaproponowała dobrą cenę? Zaakceptowałabyś ją? Pam nagle zdała sobie sprawę, że naprawdę nie chce stąd wyjeżdżać. To dziwne. Są tu dopiero od niedawna, a już tyle się wydarzyło. Spotkanie z Williamem, legenda kryjąca się za domem, tajemnicze drzwi w piwnicy, pies, który pojawił się znikąd, inwazja chłopców, oczekiwana noc chłopców, którym należało dać szansę i sama stara rezydencja, która oczywiście kryła w sobie tysiąc innych niespodzianek, a po drugiej stronie pieniądze bez twarzy i nudne jak Diabli City Flats. Moglibyśmy kupić mieszkanie albo inny dom? Mia powiedziała ostrożnie. Nie zejdę z sceny chłopaki. Znajdziemy rzeczoznawcę i pewnie zostanie nam na nowy samochód. W głębi serca bała się, że Lili okaże się głupiutką ciotką i spróbuje ją oszukać. Smutne było to, że Mija wiedziała, że nie jest to takie trudne. Chcę zostać, powiedziała Pam. My też. Alex już obejmował przyjaciela za szyję. To był jego pierwszy pies, ale nie bał się jej w najmniejszym stopniu. Kto powiedział, że mogę go zatrzymać? Tylko dopóki nie dowiemy się, czyj on jest i nie pozwól tej bestii polisać się po twarzy. Wis, jakie ma kły. Wielkie jak twój Palek. Kiedy przyjadą? Zapytała Pam. Powiedzieli, że dziś wieczorem. Tak po prostu. Nie chcą tego odkładać. Jak nie chcą nas, chcą tego domu. Mia skinęła głową, zgadzając się z córką, zastanawiając się, jak wyrazić swoją odmowę. Pam pomyślała, że Lili musi wiedzieć o domu więcej niż oni. Może był tu ukryty jakiś skarb. A co mi tam? Boris zwykle znajdował powód, by grzecznie odrzucać zaproszenia do odwiedzin. Lubił być sam w domu. Dobrze było od czasu do czasu wstać od stołu, rozprostować zesztywniałe plecy, zaparzyć sobie mocną kawę i stanąć przy oknie, popijając skupka i wpatrując się w dal. To ostatnie oznaczało, że Boris nawet nie zauważał zwykłego krajobrazu miasta. W takich chwilach wydawało mu się, że tam, za nim, w głębi domu. Mieszkają bohaterowie jego kolejnej powieści. A jeśli się dobrze wsłuchać, można było usłyszeć, co mówią. Mógł nie zauważyć ciężarówki skręcającej na podwórze, ale gdyby zamknął oczy, mógłby opisać swoją bohaterkę w najdrobniejszych szczegółach, nawet wytartą tapicerkę krzesła, na którym siedziała. Dla Lili spędzenie tygodnia w domu, bez kontaktów towarzyskich, było męką. Boris natomiast nie wyobrażał sobie nic lepszego. Ale tym razem od razu zgodził się towarzyszyć żonie. Tak się złożyło, że nawet jego żona nie znała starej rezydencji, a on sam nigdy tam nie był. Dziwne, że Jackowi nie przyszło do głowy, by zabrać córkę na lato w te, w gruncie rzeczy, podmiejskie warunki. Lili mogła zostać wysłana na inny obóz, za granicę. Ojciec wiele razy zabierał ją do Pitera. Czuł, że musi zobaczyć na własne oczy te skarbnice kultury, ale nigdy do starej rezydencji. Nawet kiedy Lili była dorosła, jej ojciec ożenił się z Natali. Nadal nie lubił, gdy córka przychodziła go tu odwiedzać. Ja tu pracuję, powiedział. Poczekajmy do jesieni. Natalie i ja przeprowadzimy się do miasta, zamieszkamy 10 minut od ciebie. Wtedy będziesz mogła przyjeżdżać w każdy weekend. Ta wymówka, jak nazwała ją Lili, wydała jej się irytująca i dziwna, gdy znalazła dobry powód, by zakłócić prywatność w Przyglądała się domowi z zapałem. Fascynowały ją kolumny, wysokie sufity, listwy, kominki. Mogła tylko pocieszać się faktem, że w końcu to jej przypadnie rezydencja. Ale tym razem Lili, idąc w odwiedziny, przypominała jej wojowniczkę szykującą się do bitwy. Mała, ale nie czarna czerwona sukienka, sznur pereł na szyi. Lili pomalowała też usta na jaskrawo czerwony kolor. Pochyliła się blisko lustra. Wyglądasz jak wampir? Boris powiedział do niej i nie zauważył błysku w oczach żony. Mia spodziewała się ich o ósmej wieczorem. Czy to nie za późno? Zapytała Lili, umawiając się na spotkanie. Zwykle o dziewiątej Mia kładła syna do łóżka i czytała mu przed snem, a goście pewnie jeszcze tam byli. Ale tutaj znów dała o sobie znać łagodność charakteru młodej kobiety. Dobrze. To było wszystko, co powiedziała Mia. A jednak Lili usłyszała wahanie w jej głosie. Nie zostaniemy długo zapewniła ją. Ale wcześniej Mia też się denerwowała. Nie miała doświadczenia z bogatymi gośćmi, choć teraz sama była w pełnym sensie milionerką. Dla Dzis szczeciła Oszczecyłaby a Ako podać pisarzowi i jego żonie Pam, przepraszam, że o to pytam tu wykracia poza twój wiek, ale niby z przypadkiem czy słyszałaś? Jakie wino uważa się za dobre? Córka wzruszyła ramionami. Zapomnij o tym. Poradziła mi. Nie przyjdą na piechotę, więc jeden gość będzie prowadził kawa, ser i słodycze. I daj im spokój i przestań marudzić. To oni poprosili nas o przyjazd, a nie my ich. To takie oczywiste dla wszystkich, że dopiero się wprowadziliśmy. Pam zgodziła się zabrać brata na spacer przed dom przed upływem godziny. Aleks bardzo chciał wyjść z przyjacielem, poczuć jak drepcze obok niego. Zawsze można było położyć rękę na potężnych plecach Ale kto puściłby Aleksa samego? Taka plastyczność nie leżała w charakterze pam Zwykle unikała poświęcania bratu czasu Ale teraz miała własne zainteresowania Chciała zbadać dom pod każdym kątem, aby zobaczyć, gdzie może być w niebezpieczeństwie To nie tak, że nie masz obroży ani smyczy dla bestii Zaczęła Mia Będzie szedł obok mnie, powiedział Aleks Skąd wiesz, psiarzu? Wiem Głos Aleksa był pewny i spokojny, a chłopak miał rację. Przyjaciel zrobił coś więcej niż tylko próbował swoich sił. Pam ze zdumieniem zauważyła, że gdy tylko Aleks zbliżył się do studni, pies natychmiast przyjął taką pozycję, by trzymać się między studnią a dzieckiem. Tak, twój przyjaciel ukończył akademię, nie inaczej. Po prostu był w pobliżu od dłuższego czasu. Pies był gorący, dyszał z wyciągniętym językiem ale Pam uważała, że miał najbardziej błogi wyraz twarzy. Wyglądał jak żołnierz, który miał przerwę między bitwami i wylegiwał się na słońcu. Podczas spaceru Pam zauważyła idealne miejsce na zasadzkę w rogu podwórka za krzakami bzu. Trudno dostrzec, czy ktoś się tam ukrywa, ale nikt nie zbliżyłby się do domu niezałaziony. Przed osmowicorem Mia osiągnęła stan skrajnego wyczerpania. Nieustannie odkurzała salon. Na niskim stoliku obok sofy stały filiżanki do kawy i pudełko czekoladek Nestle. Ser i śmietana czekały w lodówce. Aleks rozgościł się w swoim pokoju i nie wyglądał na zmartwionego. Posłucham książki, powiedział. Jego przyjaciel leżał obok łóżka. Kiedy wyciąga łapy, jest dłuższy niż wycieraczka, zauważyła pam. O tym, że sama postanowiła spędzić część nocy w zasadzce, pam przezornie postanowiła nie mówić matce. Jej matka i tak była wystarczająco zdenerwowana. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowała było to, by te małe gnojki zaczęły wybijać okna, gdy mieli gości. Jeśli precyzja była uprzejmością królów, to Lili bez wątpienia była koronowaną osobą. Dzwonek zadzwonił punktualnie o ósmej. Mia poderwała się z miejsca, ciesząc się z jednej rzeczy. Odliczanie trwało, a jeśli Lili wpadnie na chwilę, ta służba wkrótce się skończy. Kiedy otworzyła drzwi, Lili stała tuż przed swoim mężem z małym bukietem róż i równie promiennym uśmiechem, z którym Mia poczuła jeszcze silniejszy kontrast. Nic nie mogło zawstydzić tej damy, a ona sama czuła się przy niej wynędzniałym, postarzałym, co tam upolowanym koniem. Mruknęła pozdrowienie i odsunęła się na bok. Ale kiedy Borys przeszedł obok niej, ogarnęła ją fala tego dziwnego uczucia, o którym myślała, że po młodości nigdy go nie doświadczy, a w młodości przychodziło do niej tylko w snach. To nie zdarza się w rzeczywistości, kiedy nagle zdajesz sobie sprawę, że to jest ten, którego Bóg stworzył tylko dla ciebie, tylko dla ciebie. I siocie spotkały się, a pausa, kiedy nie mogli oderwać od siebie wzroku, trwała i trwała. Ale Lili nie wstydziła się nawet tutaj. Nie po raz pierwszy widziała, jak kobieta traci głowę z powodu Borysa. I dotyczyło to zarówno tych bardzo młodych, jak i tych, które już pomalowały swoje siwe włosy. Lili miała świetny sposób na wybrnięcie z takich sytuacji. Niech patrzą na ten diament w rękach innego mężczyzny. Boris będzie z nią tak długo, jak będzie tego chciała. Lili nie miała wątpliwości. Goście rozsiedli się na sofie. Mia ze spuszczonymi oczami wyciągnęła smakołyki. Najpierw tam i z powrotem marudząc jak... Powiedziałaby Pam z lekceważącą nutą nalewając kawę. Usiądź z nami. Boris powiedział cicho. Chciałbym cię zapytać o ten dom. Lili rzuciła mu ukradkowe spojrzenie. Od dawna nie słyszała od męża takiego tonu. Nigdy. Może, ale dobrze. Niech mówi o domu. Było coś, co musiała zobaczyć na własne oczy. Idę u powiedziała. Nie, 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 musisz mnie odprowadzać. Wiem tu wszystko. O tak, Mia była zakłopotana. Lili szła szybko korytarzem w kierunku. Gdzie znajdowała się Łazienka i wiele innych rzeczy, które ją interesowały? Nagle zamarła w miejscu. Schody prowadzące do piwnicy najściślejsze tabu ze wszystkich miejsce, do którego nigdy nie miała wstępu. Teraz drzwi do piwnicy były otwarte i słychać było czyjeś ostrożne kroki. W tym samym momencie w całym domu zgasły światła. Mia rzadko piła, choć czasami miała na to ochotę. Kiedy była bardzo zmęczona pracą, kiedy w domu nie było ani grosza? Kiedy jedno z dzieci lub ona sama była poważnie chora? A gdyby coś jej się stało, co stałoby się z nimi? Mija wsypała tyle waleriany do kubka z wodą, że efekt końcowy przypominał Brandy. Ale teraz siedziała naprzeciwko mężczyzny, w którym była zakochana od pół godziny pijąc drugi kieliszek wina, a uczucie młodości i ucieczki, które przyszło znikąd, wciąż jej towarzyszyło. Skąd wzięło się wino? Goście je przynieśli i nie trzeba było pytać, czy jest dobre, czy nie. Mia wiedziała. Lili się spóźniła. Ale Mia się z tego cieszyła. Lili przypominała jej klientkę. Mia spędziła miesiąc pracując nad projektem przytulnego gniazdka, które było zmieniane każdego dnia, aby spełnić wymagania klientki. Kiedy w końcu projekt został ukończony, Mia poczuła się jak maratończyk, który padł na mecie. Kobieta spojrzała i uśmiechnęła się tak promiennie jak Lili, i powiedziała: Teraz zróbmy efekt wow. Boris mówił coś niesamowicie interesującego i ważnego. Ale Mia tylko się uśmiechnęła i wydawało się, że nie jest pijana szampanem, ale unosi się w nim. W tych wesoło tańczących bąbelkach. Kiedy zgasły światła właśnie odstawiała pusty kieliszek na stół, zadrżała gwałtownie. Co to jest? Jej oczy nie od razu przystosowały się do ciemności. Ale wydawało jej się, że Boris się rozgląda. Światła zgasły. Może gdzieś zdarzył się wypadek. Pewnie będziemy musieli poszukać twojej żony. Cholera. Mam gdzieś latarkę, ale nie mogę jej znaleźć w tym chaosie. A nigdy wcześniej nie mieliśmy świecy. Po prostu włączmy latarki w naszych telefonach i zabierzmy te świetliki na korytarz. Do mnie jest na tyle duży, żeby Lili mogła się zgubić. Ale w tym momencie rozległ się krzyk. Tak straszny, że mi stanęło serce. Przecież to krzyczało dziecko. Oczywiście William powiedział Pam, że będzie zaangażowany w cokolwiek ona knuje. Zgodzili się podzielić porówno. Pam ukryła się bliżej głównego wejścia za krzakami bzu, a William zajął kąt na przeciwległym końcu. Był po prostu zarośnięty chwastami. Ale w ciemności to wystarczyło. Pam zdawała sobie sprawę, że mogą siedzieć w zasadzce na darmo. Ale jeszcze gorzej było odpuścić. Powiedziała sobie, że jak tylko pies się do nich przyzwyczai, będzie mogła wysłać go na nocną wartę. W międzyczasie będzie musiała radzić sobie sama. William martwił się o coś innego. Jeśli zobaczysz pierwszego, krzycz głośno. Jestem w pobliżu. Nie rzucaj się na nich. Nie wiesz, jacy idioci tam są. Nie chcę, żeby stała ci się krzywda. Pam obiecała. Ale nie mogła przypuszczać, że niedługo światła w domu nagle zgasną i zobaczy czarne cienie. Przeleciały nad ogrodzeniem, zalewając ogród. Nie spodziewała się, że będzie ich aż tyle co najmniej tuzin. Ona i William myśleli o trzech lub czterech chłopcach. Z takim gangiem nie byłoby łatwo sobie poradzić, nawet jeśli byliby młodsi, gdyby przyszli wszyscy naraz. Jedno pan wiedziała na pewno, nigdy nie wezwałaby pomocy. Jedyną bronią pam, o której William nie wiedział, był szklany słoik. Jeden z chłopców, który dawał znaki pozostałym, pokazując im kto i jak ma otoczyć dom, stał obok niej, odwrócony do niej plecami. Jerry, zaryzykujemy nasze życie? Kiedy idziesz na wystarczająco niebezpieczną misję, i nagle ktoś rzuca się na ciebie, ktoś obejmuje cię od tyłu za gardło, sztywny łokieć dusi cię w twarz. Leci ogromny, futrzany ośmionowny pająk z horrorów lub koszmarnych snu. Wrzaski ritaci Prowodera sprawił, że jego chłopcy zadrżyli. Ich pospieszna ucieczka zdradała kałkowitu panikę. A ten, którego trzymała Pam, wyrwał się z jej uścisku, upadł do tyłu, odczołgał się nie odrywając wzroku od trawy. A potem uciekł, tak jak pozostali. William już pędził w stronę Pam. Ale teraz sama dziewczyna czołgała się po trawie wołając swojego ulubieńca. Wiedziała, że pająk nie odpowie na jej wołanie, ale nie mogła się powstrzymać. Jak bardzo się ucieszyła widząc Jerego. Chwyciwszy go delikatnie, zanim postawiła go na jego miejscu w słoiku. Była gotowa go pocałować. Czy to ty? Właśnie tak. William nie mógł otrząsnąć się ze zdumienia. Pam wciąż szeptała słodko do pająka. William zebrał się na odwagę i pogłaskał czarnego pająka po grzbiecie. Tylko jednym palcem. Aleksowi śniło się, że jego przyjaciel zaginął. Może dlatego sen był płytki, niepokojący i zlewał się z rzeczywistością. Kiedy pies cicho skomlał, chłopak mruknął. Odnalazłeś się? Gdzie ty do cholery byłeś? Wyciągnął rękę, by przytulić psa. Usłyszał ją obok siebie, ale jego przyjaciel oddalił się i znów skomlał. Zupełnie jakby gdzieś wołał. Wracaj spać, powiedział alex. Jest jeszcze wcześnie. Nie było wcześnie, było późno. Pies nadal skomlał i alexowi przyszło do głowy, że chce wyjść, ale dorośli byli zajęci i nikt nie zdawał sobie sprawy, że pies musi otworzyć drzwi do ogrodu. Przyjaciel przyszedł po pomoc. W porządku, wypuszczę cię, tylko na chwilę. W porządku? Alex wstał z łóżka i, będąc w piżamie, biorąc laskę, skierował się do drzwi. Na korytarzu pies szedł obok niego krok w krok. Chyba źle mnie odbierasz Musimy iść w prawo Drzwi frontowe są w tamtą stronę Jego przyjaciel chwycił zębami brzeg jego piżamy I pociągnął go w lewo Chcesz wrócić do piwnicy? Alex był zdumiony Myślałem, że cieszysz się, że się stamtąd wydostałeś A ty dokąd się wybierasz? Może jest zamknięte? Pies zdawał się nie ryzykować pociągnięcia go Mocniej w obawie, że chłopak upadnie Chodźmy Powiedział Alex Tylko mnie nie popędzaj Sam sobie poradzę Mama była teraz w domu, i gdyby zobaczyła, że jej syn schodzi do piwnicy jak gąsienica po schodach, pewnie ukarałaby go po raz pierwszy. Piwnica była otwarta, ale Aleks nie rozumiał, dlaczego jego przyjaciel go tu przyprowadził. Pies odsunął się na bok, a chłopiec nie czuł go teraz w pobliżu. Gdzie jesteś? zawołał Aleks. Przyjacielu, co tu znalazłeś? Wtedy Aleks poczuł na sobie czyjś wzrok. Nigdy się nie mylił w takich sprawach. A potem po schodach stąpały obcasy. To nie mogła być Pam. jej siostra nie nosiła obcasów. Więc. E, mamo! Alex nieśmiało zawołała. Wtedy zgasły światła. Chłopak nie zdawał sobie z tego sprawy, ale usłyszał jak dziwna kobieta krzyczy z przerażenia. Starożytne drzwi, pokryte rzeźbieniami, wzorami czy jakimiś tajemniczymi znakami, powoli się otworzyły. Lili zobaczyła to, a Alex poczuł tylko powiew jakby słaba bryza dotknęła jego twarzy. W drzwiach stała kobieca postać. Dla Lili była uosobieniem koszmaru. Koścista twarz, głęboko osadzone oczy, które mimo to świeciły. Kanciaste ramiona. Kobieta miała na sobie strój panny młodej, miejscami poczerniały, miejscami pokryty zieloną pleśnią. Kobieta spojrzała na Lili, która nie mogła nawet krzyknąć z przerażenia. Wykonywała tylko gorączkowe ruchy ręką gdzieś za siebie. Jakby próbując znaleźć wyjście. Między nią a schodami stał jednak ogromny pies, również emanujący blaskiem. Wiedźma wyciągnęła obie ręce w stronę ludzi. Jedna z jej dłoni spoczęła na głowie Aleksa, i chłopak zrozumiał. To, co widział, widział po raz pierwszy w życiu. I kobietę w białej sukni, która stała przed nim. To była pierwsza rzecz, która mu się ukazała. Ale bez względu na to, jak długo będzie żył. Nigdy w życiu nie zobaczy nic piękniejszego. I nigdy nie będzie w stanie zapomnieć głębokiego smutku w całym wyglądzie kobiety. Jej czarnych oczu. Kościste, długie palce wbiły się w dłoń Lili. A gdy spojrzała w płonące bagiennym ogniem oczy, wyczytała w nich. Chciałaś się ze mną zobaczyć? Więc chodźmy. Całe jej ciało stało się jak z plasteliny. Lili nie mogła się powstrzymać. Podążyła za wiedźmą, gdzie nie było czasu. Tylko wieczność. Aleks zobaczył starożytny kościół oświetlony światłami. Jego przyjaciel polizał go po policzku żegnając się. Nie idź błagał Alex. Pies obejrzał się jeszcze raz, a w jego spojrzeniu można było wyczytać ludzką tęsknotę. Jednym elastycznym skokiem przekroczył granicę między światami. Drzwi zaczęły się powoli zamykać. Zielonkawy ślad, zlewający się w coraz cieńszą szczelinę. A potem rozległo się ciche kliknięcie i wejście zamknęło się na zawsze. Aleks wciąż nie mógł zapomnieć krzyku, który rozległ się w środku. Ale był już bardzo daleko i tylko chłopak mógł go usłyszeć. Mia musiała oprzytomnieć. Nigdy wcześniej nie straciła przytomności. Ledwo udało jej się zachować spokój, gdy do domu wpadła podekscytowana pam, a za nią nieznany jej młody mężczyzna. Niebieska koszulka jej córki była poplamiona ziemią. Pam potrząsała słojem z pająkiem jak trofeum. Światła zostały właśnie włączone, więc nastolatkowie pojawili się przed Miją i jej gościem w całej okazałości. Mamo Jerry, najcenniejsza rzecz w domu, mówiłam ci. W tym czasie Mija zaczęła snuć opowieść o tym, co knują miejscowi chłopcy i jak udało im się pokrzyżować ich plany, a także jaką rolę odegrała w tym tarantula. Minęło około dziesięciu minut. Z pewnością było to niecodzienne wydarzenie, ale Mia pamiętała o swoich obowiązkach gospodyni. Zabrać bohaterów do ich pokoju. Broń Boże, żeby Lili go zobaczyła. Poszłam jej poszukać, bo długo jej nie było. Albo się zgubiła, albo coś się stało. I wtedy, gdy szli korytarzem, zobaczyli otwarte drzwi do piwnicy. A tam Alex, siedząca na brudnej podłodze. Jezu Chryste, upadłeś? Nic ci się nie stało? Mia zbiegła po schodach tak szybko, że wydawało się, że się zatrzasnęła. Mamo! Zapytał Alex, patrząc na kobietę, której nigdy wcześniej nie widział. Rozpoznał tylko głos. Napotykając jego wzrok, Mia wszystko sobie uświadomiła. To był moment, w którym jej nogi się ugięły. Jak? To było wszystko, co mogła powiedzieć. Kto? Ty, Lili. Gdzie? Kobieta zabrała ją w tamtą stronę. Alex wskazał palcem na drzwi. I tak, widziałem wszystko. mnie powijała ciemność. Taka absolutna ciemność nigdy się nie pojawiła nawet Alexowi, kiedy Boris wyniósł ją z piwnicy i razem z Pam przywrócili jej zmysły. Pierwszą rzeczą, jaką powiedziała Mia, było to, że wychodzimy. Uciekamy z tego przerażającego miejsca. Pam pomyślała sobie, jak obskurnie i ponuro wyglądało ich mieszkanie na piątym piętrze. Pomalowana tapeta w pokoju dziecinnym, pukanie za ścianą, sąsiad robiący remont, dźwięk samochodów za oknem. Wszystko można tu przewidzieć. Jak mówią Cyganki, kiedy zgadują? Powiem ci, moja droga, co się stanie, zanim twoje serce będzie mogło odpocząć. Nie spocznie. Tam, po drugiej stronie miasta, został dom, jak zamek, i przygody. I jaguar, dlaczego tam wyjechaliśmy? Pam zapytała po raz tysięczny. Aleks milczał. Oparł łokcie na parapecie i spojrzał w dół. Można by pomyśleć, że patrzył na podwórko. Ale zarówno jego siostra, jak i matka wiedziały, że tęsknił za przyjacielem, chociaż Mia obiecała mu psa, jakiego tylko chciał. Boris zgodził się kupić od niej rezydencję. Kto odrzuciłby dom, w którym ma się. własną czarownicę? Mia zadrżała. Więc nie było sensu szukać Lili? Ona nie wróci, powiedział Boris. Kto powinien to wiedzieć, oprócz mnie? W życiu jest o wiele więcej mistycznych niewytłumaczalnych rzeczy niż inni myślą. Ustalono, że Boris może się przeprowadzić już teraz, jeśli chce i się nie boi. A formalności załatwią trochę później. Mia starała się zapełnić głowę pilnymi sprawami, a było ich sporo. Najważniejszą rzeczą było pokazanie Alexowi świata, którego jeszcze nie widział. Dziś zamierzała zabrać dzieci do River Station na spacer wzdłuż zbiornika wodnego. Dla Alexa będzie to tak dobre. Jak podróż morzem. Kiedy zadzwonił telefon, mija powoli go odebrała. Nawet gdyby to był najdroższy klient, nie złamałaby obietnicy danej dzieciom. Ale to był Borys. Krótkie rozmowy z nim przynosiły mi zarówno szczęście, jak i dotkliwy ból. Szczęście po prostu dlatego, że tam był. I ból, że nigdy nie będzie mogła z nim być. Już nie młody, zwyczajny, zmęczony z dziećmi. I jeśli jest jedna rzecz, którą może zrobić dla Borisa, to nie trzymać się go kurczowo. Nie narzucać mu się. Zszedłem do piwnicy i sprawdziłem drzwi, powiedział Borys. Mija wiedziała po tym, co się stało, że był tam pierwszy raz. To mistyfikacja. Czego Mija nie rozumie. Drzwi są drewniane, to podstęp, powtórzył cierpliwie. Za nimi nic nie ma. Są kamienie, ale to niemożliwe. Nie mogę wykluczyć, że przy wejściu leżą kamienie, ale są takie stare. Zbite gwoździami, nawet porośniętym chem, że nie sposób sobie wyobrazić, że wejście zostało otwarte niedawno. Co to oznacza? Ona nie wróci. Kogo masz na myśli? Lili czy Wiedźmę? Jedno i drugie, odparł Borys. Klan się obudził. Historia się skończyła. Drzwi są zamknięte. Tak. Czekam aż przyjdziesz tu z dziećmi. Po kilku chwilach Mija ostrożnie odłożyła słuchawkę na dźwignię. Ale te słowa: Czekam na ciebie. Wciąż rozbrzmiewały gdzieś głęboko, tam gdzie są ludzkie serca.